Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium przedstawiają Bibliotekarium. O książkach do czytania i do rozmawiania. Pozwolę sobie dzisiejsze bibliotekarium zacząć takim dosyć chyba skutecznym w obecnych czasach tekstem na podryw. Psst! Hej, mała! Mam sraj taśmy. Dużo sraj taśmy. I innych podciarajek. I zupki chińskie i dużo makaronu. No, to co? Przyjdziesz do mnie? Posłuchamy sobie razem bibliotekarium? A więc zaczynamy. Dosłownie przed chwilą, z tego co tutaj widzę, ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju. Dużo ograniczeń, ale myślę, że te ograniczenia w żadnym stopniu nie przeszkodzą wam w słuchaniu naszej dzisiejszej audycji. No i oczywiście w dzwonieniu. Mamy taką nadzieję, że pokusicie się również o chwycenie za telefon i wykonanie telefonu, zadzwonienie na antenę i wzięcie udziału w dyskusji oczywiście. Rozpoczynamy dzisiejsze bibliotekarium na żywo, 13 marca roku pańskiego 2020. Dzisiaj punktem wyjścia do dyskusji będą dwie książki Tadeusza Markowskiego zatytułowane Mutanci i Umrzeć, by nie zginąć. Stanowią one swego rodzaju odpowiedź polskiej fantastyki naukowej na amerykańskich superbohaterów. Nasi mutanci bowiem również dysponują nadprzyrodzonymi zdolnościami. Tym razem jest to jednak fantastyka naukowa w wydaniu dużo bardziej takim twardym od amerykańskiego. Ale zanim przejdziemy do tematu przewodniego, czyli do dzisiejszych dwóch książek, podam kontakty do Radia Paranormalium. Tutaj po tej stronie Marek Sękiewelios. Będę kręcił oczywiście jak zawsze gałeczkami i sterował naszym niezawodnym smartfonem radiowym. Będę także przekazywał komentarze z czata, a numery telefonów do Radia Paranormalium to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 530 620 493 630 620 493, Skype radio.paranormalium.pl. Czekamy także na wasze komentarze na GG pod numerem 36088002, 36088002. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i portalu bibliotekarium.pl, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radio@paranormalium.pl. A więc teraz czas na całkiem zdrowe i tradycyjne Halo Halo Bydgoszcz. Po naszej drugiej stronie połączenia internetowego czekają już na nas oczywiście Marek Żalkowski i Wiktor Żwikiewicz. Halo, halo! Kłaniamy się. Tak, jeszcze zdrowi. Nie ma, proszę państwa, co żartować. Tak sobie pomyślałem całkiem niedawno o tym, że jakby mi ktoś opowiedział to, co się teraz dzieje, jeszcze kilka lat temu, to bym powiedział, że właśnie jest w trakcie pisania jakiejś powieści katastroficznej, jakiegoś takiego, nie, horroru to nie, ale jakiejś takiej katastroficznej wizji. Fakt, że to może jeszcze nie jest katastroficzna wizja na miarę Bastionu Kinga, ale jednak, wiecie państwo, no nigdy w życiu nie przypuszczałem, że czegoś takiego doświadczę. Ktoś już powiedział o tym, że to właściwie, co teraz przeżywamy, to jest doświadczenie pokoleniowe, które zostanie z nami na bardzo, bardzo długo. Nie wiem oczywiście, jak będzie, bo lata obcowania z fantastyką i z fantastyką naukową nauczyły mnie jednego, że wszystko, co nam się roi w głowie i myślimy, że coś przewidzieliśmy, to się później okazuje, że to takie były nieporadne jakieś takie sobie tam gdybania i zupełnie inaczej to wygląda. No, doświadczenie może pokoleniowe, ale to wszystko się rozkręca. Tuż przed audycją, kiedy żeśmy sobie tak z Bewiasem dyskutowali na marginesie tych wszystkich tematów, o których Marek mówi, to pojawiła nam się taka koncepcja, że oczywiście w tej chwili
taki wirus groźny, zwróćcie uwagę na efekt. Otóż on jest, nie jest groźny, dopóki jest poza nami. Tak samo jak wirus komputerowy. Jak jest w systemie czy w komputerze, no to właściwie to mi wisi. Ale już niedługo, o bardzo niedługo, kiedy będziemy wszyscy mieli chipy powkręcane w czaszkę, a przynajmniej blisko okolic mózgu na pewno, a przynajmniej układu nerwowego, to wtedy te same wirusy, które w tej chwili są obojętne i te gdzieś tam błądzą, coś tam robią, można sobie antywirusa włączyć i on tam wyczyści tego, one się nagle znajdą w nas i staną się tak samo groźne, a przynajmniej wrażenie będziemy mieli przerażające. Włosy będą stawały nam na głowach, tak jak przy koronawirusie. On już jest we mnie. Co dalej? No dalej, dalej będzie makabra. A co, zwróćcie uwagę, co Ivelios tutaj przed audycją powiedział. Otóż on mówi, że on w tej chwili będzie tam pokręcał gałeczkami, no i tak sobie sterował tą audycją. Ale skoro już żeśmy doszli do tych chipów powkręcanych w ciachy, do tych to chipów. Bardzo niedługo taki operator jak Ivelios będzie również podkręcał nami w takiej audycji. Na przykład leciutko podkręci Żwikiewicza, bo nudzi, albo Żelkowskiego, bo się opierdala po prostu. Czyli będę podkręcał chipy. Tak jest normalnie. No i wtedy, cokolwiek miałoby to znaczyć. A to będzie bardzo szybciutko. No. Wiesz co, Wiktor, to nie jest a moja panowie, myśl. A panowie, bo... przypomniało mi się coś takiego dosyć przerażającego. Otóż według niektórych naukowców, między innymi świętej pamięci Stephena Hawkinga, wirusy komputerowe pod pewnymi względami właściwie już spełniają kryteria, żeby je uznać za formę życia. No tak, to prawda. Chociaż do dzisiaj pamiętam, gdzieś w młodości to miałem okazję obserwować, naprawdę kiedyś byłem młody, dyskusję dwóch biologów, czy te wirusy to jednak one żyją, czy może jednak nie żyją. Dyskusja była długa, skończyła się, tak jak się zawsze kończą dyskusje, pomiędzy skądinąd spokojnymi i inteligentnymi ludźmi, to znaczy zaczęli się obrzucać wyzwiskami. Bo już nie starczyło argumentów, więc się zaczęli obrzucać wyzwiskami. Ale zacząłem mówić o tym, że to nie jest moja myśl, ale usłyszałem ją od pewnego publicysty, że zastanawiał się od dawna, jaki jest stan umysłu człowieka, który pisze program, w gruncie rzeczy programik, który jest wirusem komputerowym. Co trzeba mieć kurna w głowie, żeby pisać napisać takiego wirusa, żeby szkodził ludziom. No naprawdę, to jest, ja sobie nie bardzo przy całej swojej jakiejś tam, no może przeciętnej, ale jednak wyobraźni, nie potrafię wyobrazić tego, co trzeba mieć w głowie, żeby takie wirusy na kopy produkować. Ale to jest, wiesz, to jest chwalebna cecha gatunku Homo sapiens, czyli innowacyjność. Ale jaka innowacyjność? Jeden robi wirusy, drugi wtyka w odbyt na przykład. No i na tym polega cała uroda naszego związku. Gatunku. Nie widzę związku pomiędzy jednym a drugim, co byłeś łaskaw. Innowacyjność, wiesz? Czyli a to jest innowacyjność. To jest innowacyjność. No właśnie. No to rzeczywiście swoiście pojęta. No cóż, proszę Państwa, pewno poza zauważeniem, że dzisiaj jest piątek 13 i że sytuacja ta, która nas otacza, jest taka sobie, na pewno niewesoła, no to cóż, nie będziemy nudzić. No, macie to Państwo w dzienniku, więc my nie będziemy w dzienniku jednym, drugim czy dziesiątym, to nie będziemy Państwu dzisiaj o koronawirusie opowiadać. Co prawda niestety istniejemy, Marku, w dosyć niebezpiecznym zgromadzeniu, bo nas jest dwóch. Powinniśmy się rozejść. No my się nie rozchodzimy, tak, ale to dopiero po audycji. Dobrze. To no w każdym bądź razie, no wiesz, telewizje informacyjne mają w tej chwili swój żer, bo jak TVP Info czy Polsat News, jak ruszają rano, tak kończą późnym wieczorem i cały czas mówią,
na okrągło o tym wirusie. Ja nie wiem, co politycy zrobią ze sobą w tej chwili, bo już w ogóle nie mają prawie dostępu do telewizji, ale to już jest nie nasz problem. Dzisiaj mamy mówić o książkach Tadeusza Markowskiego, zresztą trochę już Iwelios o tym powiedział. Tadeusz Markowski to nie jest pisarz, nawet dla osób, które jakoś interesują się science fiction, to nie jest pisarz jakoś tak znany, którego wszyscy znają i podziwiają, bo też tych książek zbyt wiele nie wydał. To jest jeden zbiór opowiadań, który wyszedł w serii z Glizdą, sławnej serii Wójcika, wydawanej w Kawie. To był tomik zatytułowany Tak bardzo chciał być człowiekiem. No a kilka lat później, zdaje się 2 lata później, wyszła książka, no właśnie, czy to była książka, bo to był format A4 ilustrowany przez Wiktora Żwikiewicza, mówię o okładce, bo wtedy jakoś tak się dziwnie porobiło z PRL-owską poligrafią, że nie było na te małe książeczki, zaczęli produkować książeczki w formacie A4, no i wyszła książka Umrzeć, by nie zginąć. Tytuł frapujący, książka też była frapująca, zrobiła sporo szumu w tamtym czasie, bo rzeczywiście, tak jak powiedział Iwelios, to była książka, w której się działo fantastyka przygodowa, a jednak zahaczająca w jakimś tam stopniu o socjologię. Może nie szło to tak w takim kierunku, w jakim szedł Parowski, Oramus czy Zajdel, o którym niedawno rozmawialiśmy. Niemniej jednak te pewne manipulacje społeczne, no to było coś, co ekscytowało. Kilka lat później, w 89 albo 8 roku, tego już nie pamiętam, wyszedł drugi tom, ale właściwie ten drugi to był pierwszy, bo oczywiście ukazał się do tej książki Umrzeć, by nie zginąć, coś, co później, właściwie teraz to na okrągło nazywa się prequelem, czyli rzecz, która działa się wcześniej. No bo o co w ogóle, o co tak naprawdę chodzi? Książka Umrzeć, by nie zginąć, wydana w 1984 roku, a jej akcja dzieje się w roku 6522, a na Ziemi, która wygląda zupełnie inaczej. Jest nie do poznania dla czytelnika, no i się dzieje. Na pewno ta definicja pisarza Pawła Majki jest spełniona, czyli się strzelają i to dużo się strzelają, nawet się bombardują. No ale o co tak naprawdę chodzi z tym prequelem i tak dalej? No bo jako pierwszy wyszedł tom drugi. Później Tadeusz Markowski napisał tom pierwszy. Ten tom miał znacznie prostszy tytuł, bo nazywało się to Mutanci. Ci mutanci dzieją się wiele tysięcy lat wcześniej na Ziemi, która jeszcze przypomina naszą planetę, ale są tam ludzie, a właściwie to już są właśnie ci mutanci, którzy niezbyt są lubiani przez resztę społeczeństwa, dlatego że są po pierwsze długowieczni, poza tym mają takie swoje supermoce, między innymi telepatia w grę wchodzi, no i to się niektórym nie podoba. W rezultacie, gdzieś pod koniec książki, oni z Ziemi emigrują. Nie będę wchodził w szczegóły, ale uciekają z Ziemi. W tym tomie mutanci. Natomiast po wielu tysiącach lat powracają na Ziemię i to jest tom, który ukazał się jako pierwszy, czyli Umrzeć, by nie zginąć. Skomplikowane, ale myślę, że jak sobie Państwo to przeanalizujecie, stanie się jasne. Natomiast, co jest ciekawe, Tadeusz Markowski zapowiadał jeszcze trzeci tom. To miała być trylogia. Ten trzeci tom miał się dziać pomiędzy jednym a drugim tomem, czyli pomiędzy mutantami, a Umrzeć, by nie zginąć. Miał się nazywać Dzieci Hildora i no, miał się dziać tam, gdzie oni dolecieli. Co ciekawe, w sieci znalazłem informację, że kilka osób to czytało, a jak rozmawiałem z autorem, to powiedział, że chętnie by to też poczytał, bo on nigdy tego nie napisał. Oczywiście modne słowo fake ma w tym wypadku zastosowanie. Ten tom rzeczywiście nigdy nie powstał. Wiktorze, ty znałeś Tadeusza, znasz Tadeusza Markowskiego. Powiedz coś ciekawego. No, kumplowaliśmy się bardzo, bardzo energicznie w tej Warszawie, kiedy ja tam pomieszkiwałem albo przyjeżdżałem.
bez przerwy, to był taki człowiek z tej wielkiej paczki po prostu, z której wyrosła później fantastyka jako pismo, miesięcznik i tak dalej, bo wyjściowo to byli tłumacz i pisarz również. Toruń, Jarosław, Tadeusz Markowski, Jacek Rodek, Wójcik, Makowski. No i to była cała paczka właściwie kumpli z podwórka, która się po prostu przyjaźniła, która razem spędzała wieczory przy dobrej whisky albo przy oglądaniu filmów niezłych, które Jacek przywoził ze zgniłego zachodu. Bardzo zgniłego. Tak, no i po prostu myśmy dyskutowali. Przede wszystkim te nasze całe pisanie w tamtym czasie, no jeszcze tutaj można świętej pamięci Krzepkowskiego dołożyć. Całe nasze pisanie się pojawiało wtedy z tych dyskusji, na tematy bieżące i tak dalej. Do tej paczki bardzo powoli doszlusowywali, powoli doklejały się dodatkowe wagony. Te wagony czasami były bardzo potężne, bo ten wagon do tej paczki to był potem Marek Oramus, Maciek Parowski, wreszcie Leszek Jęczmyk. Oni wszyscy przyszli z zewnątrz, że tak powiem. Ja ich skaperowywałem po prostu. Zanęcałem po prostu takimi, przede wszystkim dobrą whisky albo dobrym piwem jako Ramusa. No i myśmy się po prostu skumplowywali. No i Tadeusz Markowski to był też taki człowiek, który żonglował w tym towarzystwie. Interesowała go bardziej polityka, socjologia, właściwie polityką, że im tego interesowało. Science fiction to tak sobie poczytywał i tak dalej, natomiast w trakcie tych naszych rozmów na tego oczywiście miał pomysły, miał komentarze, no i powoli się zapalał. No a potem byłem nieźle nawet zdziwiony, że proszę bardzo, wziął i zaczął pisać science fiction. No i to jest ten taki motyw, jak myśmy się tam wszyscy pojawili, jak to się wszystko zaczęło. Natomiast zwrócę uwagę tobie, Marku, że czas był wtedy w porównaniu ze współczesnym niesamowity. My dzisiaj będziemy omawiać książkę, jak słusznie powiedziałeś, właściwie prawie jedyną, no dwie, trzy, Tadeusza Markowskiego, który wtedy napisał, a my to dzisiaj po 30 z górą latach omawiamy. Czyli ktoś, kto nie miał nazwiska, a wydał jedną książkę, nagle jest kimś, nawet po wielu, wielu latach, nie? Dzisiaj jest pełno autorów, którzy piszą nawet świetne rzeczy, wydają po 10 książek z rzędu, jedna po drugiej i tak dalej co roku i nikt o nich nie wie. No mają swoje grupy czytelników, ale almas nie istnieją w ogóle w żadnych środkach masowego przekazu, w żadnej prasie, no bo tego już nic nie ma, ani nawet w sieci. No to jest znamie czasu parszywe, ale po prostu kiedyś wystarczyło być takim listonoszem ze Świniorejów. Zwróć uwagę, Marku, listonosz Świniorejak jest jeden i dlatego jest ważny. No tak, no. A kilka słów, bo tutaj na czacie dostałem odpowiedź na temat moich wątpliwości dotyczących ludzi piszących wirusy. PW napisał, taki haker ma w głowie pieniądze, panie Marku. A komentarz od Juriana, ci, którzy tworzą wirusy, rozwinięta inteligencja bez świadomości. No, być może. A wróćmy do powieści Tadeusza Markowskiego. Ta książka Umrzeć, by nie zginąć, no ona ukazała się w tej zeszytowej serii z Glizdą w ogromnym nakładzie. Ja już oczywiście zapomniałem sprawdzić przed audycją, w jakim, ale przynajmniej 100 tysięcy miał ten zeszyt, chociaż wydaje mi się, że ta zeszytowa seria wychodziła w nakładzie 150 tysięcy, głowy za to nie dam, ale 100 tysięcy na pewno. I ta książka sobie tak trwała na rynku, była rozchwytywana, ale mniej więcej tak, to w 80,
W 1988 roku ukazał się ten prequel w wydawnictwie Orbita i on się też ukazał, prequel, czyli Mutanci, on się też ukazał w potężnym nakładzie, znowu nie pamiętam jakim, ale ponieważ Orbita to było jeszcze takie wydawnictwo, które nie uznawało małych nakładów, więc on też musiał tam być w granicach 100 tysięcy, a rok później powtórzono Umrzeć, by nie zginąć, czyli znowu jakieś 100 tysięcy. W dodatku, żeby jeszcze było tak powiedzieć o wszystkim, to całkiem niedawno, kilka lat temu, Wojtek Sedeńko w Solarisie, a dzisiaj tę książkę można dostać w Stalker Booksie, no, kontynuacja, a właściwie takie przepoczwarzenie się Solarisu w Stalker Booksa, ale w tym wydawnictwie można reedycję zarówno Mutantów, jak i Umrzeć, by nie zginąć, nabyć drogą kupna. W każdym razie to jest książka, to są książki, które odcisnęły pewne piętno, bo ja przyznam, jak się dzisiaj to czyta, to te książki, to ma się, jak się pamięta, jak pisano na początku lat 80., to ma się z jednej strony poczucie tego, że to była książka, jak na tamte czasy, mówię o Umrzeć, by nie zginąć, niezwykle dynamiczna, nowoczesna, była z tego gatunku fantastyki, której nie lubił przez jakiś czas przynajmniej Maciej Parowski, czyli fantastyka, którą określano w tamtych czasach mianem fantastyki rozrywkowej. No Maciej Parowski w tamtych czasach lubił zdecydowanie taką pogłębioną, mówiącą coś głębokiego. Nazwij to po prostu nudną. No. Bywało, że nudną. Co więcej, to też nie jest taki prosty podział, bo w gruncie rzeczy pod tym płaszczykiem dużej ilości strzelanek, bombardowań, to co powiedziałeś o polityce, książka Tadeusza Markowskiego Umrzeć, by nie zginąć, pokazuje to zainteresowanie, jakie tam są zawierane sojusze, jakie tam są intrygi jednych rządzących przeciwko drugim rządzącym, a wspierane przez jeszcze trzecich rządzących. No, nie chcę Państwu bałaganu wprowadzać jakiegoś zamieszania, ale tak to mniej więcej wygląda. Więc tam to drugie dno jest, ale fajnie schowane pod strzelanką. Dzisiaj, proszę Państwa, takich strzelanek produkuje się w świecie literackim bardzo dużo, więc dzisiaj można tę książkę przeoczyć zupełnie nieświadomie, biorąc ją za jeden z tysiąca tworów, które powstają. Tak nie jest. To był właśnie prekursor tego rodzaju pisania, niezwykle dynamicznego. Powiem szczerze, dzisiaj ta książka, jak to w kawie bywało, ona jest nie do końca dobrze zredagowana. Ale to żadna w tym wina autora, wręcz przeciwnie. Natomiast no, zostały tam pewne takie kiksy redaktorskie i to tak naprawdę nie przeszkadza. Bo tak jak zacząłem mówić, ja sobie przed audycją zerknąłem do internetu. Ta książka, właściwie gro opinii o niej, to są pochwały. To są wspomnienia, jak to się wspaniale ją czytało wtedy, powiedzmy 30 lat temu albo i więcej. To są, ja wiem, to są bardzo często nawiązania do swojej młodości. Człowiek czytał coś fajnego i do dzisiaj to pamięta. Być może dzisiaj, jakby się to przeczytało, to już by nie było takie fajne, ale ja powiem tak przewrotnie, że ja to całkiem niedawno czytałem. I często w tej audycji mówię, że jakaś książka się mocno zestarzała. Tu mam pewien dylemat, bo ona w gruncie rzeczy, owszem, widać pewne piętno czasu na tej książce, ale ona się zestarzała mniej, niż można by się tego spodziewać. To jest dla mnie pewien fenomen, bo właściwie no, książka, która została wydana w 1984 roku, biorę pod uwagę, że przy cyklu wydawniczym, jaki wtedy funkcjonował, no to musiała powstać przynajmniej 3-4 lata wcześniej. No to jest książka sprzed 40 lat tak naprawdę, a jednak to nie jest książka, którą byśmy potraktowali dzisiaj troszeczkę na zasadzie tych książek, o których mówiliśmy przy okazji omawiania tych książek przedwojennych. Bardzo często używałem tam zwrotu, że to już taka ramotka, bardziej dla ludzi, którzy interesują się historią tej literatury,
a nie dla do tego, żeby sobie coś fajnego przeczytać. Tu jest inaczej. Ta książka, mówię, czuć jakieś tam piętno czasu, ale jednak to jest w dalszym ciągu książka, która może współczesnego czytelnika zainteresować. Po prostu jest nowoczesna. Ja nie wiem, no w pewnym sensie. Mechanizmy, które, wiesz, może dlatego, że ta jest książka, która się nie skupia na technologii, na technice. Owszem, ona tam funkcjonuje, ta nie jest ta technologia i ta bardzo odległa i w ogóle wspaniałe wytwory ludzkich umysłów i rąk, ale tak naprawdę to ta książka pisze o pewnych mechanizmach władzy, o pewnych, nie, mechanizmach sprawowania władzy i manipulowania społeczeństwem. Tam jest bardzo tak naprawdę ciekawy wątek. Miałem okazję ostatnio rozmawiać z Tadeuszem Markowskim i to wróciło. Wątek tego, że nasza cywilizacja zmierza w kierunku czasu wolnego. Czasu wolnego dla wszystkich, braku zajęcia, i trzeba z tym społeczeństwem, które nie ma co robić, a w gruncie rzeczy ma słabe zainteresowania światem, trzeba coś z tym społeczeństwem zrobić. Trzeba nim jakoś zarządzać. Ze świadomością, że to jest jednak tłuszcza, bardzo często głupia tłuszcza, którą trzeba jakoś zarządzać. I znowu pojawia się świat, w którym jest elita, my mądrzy, wspaniali, dostojni i ta tłuszcza. I to by się wydawało, że to jest taki prosty podział. Tadeusz Markowski pokazuje, że wcale taki prosty nie jest i że to, co ci bogaci, mądrzy i tacy inteligentni uważają za tłuszcze, to może nie do końca jest tłuszczą, a ci wielcy i wspaniali na górze może wcale nie są tacy wielcy i wspaniali, a ich sposób myślenia o świecie jest czasami w gruncie rzeczy dosyć prymitywny. Wiesz, to co, jak to ten obrazek podziału współczesnego i struktur tych naszych ziemskich, jak żeś to przedstawił, to ja może się odniosę do tego bardzo prosto. Zwróć uwagę, jak to było dawniej, a jak jest dzisiaj. Otóż kiedyś w tych, te intrygi, o których i wszystkie polityczne zawirowania, o których Markowski pisze, które my dzisiaj obserwujemy, kiedyś takie coś było skupione właściwie na dworze i wokół władcy. Tam były intrygi, tam były przepasowania. Lud jako taki, który miał zajęcie, w przeciwieństwie do współczesnego ludu, który właśnie dąży do tego, żeby nie mieć nic do roboty, lud miał ciężką charówę i właściwie co mu zależało, na tym, co go obchodziły te intrygi. Mijały epoki. Lud tak samo ciężko pracował, rzemieślnicy, kupcy pracowali i tak dalej, a na dworze trwały zawsze i bez przerwy intrygi. Natomiast dzisiaj te intrygi są ogólnodostępne. Przestały być dworskimi, to znaczy tam mają ogniska, natomiast sfera ich wpływu, kiedyś jakakolwiek intryga na dworze, nie wiem, w Luwrze nie miała żadnego znaczenia dla chłopa na południu Francji. A dzisiaj, przepraszam bardzo, ten chłop jest podmiotem właściwie tych wszystkich intryg, nie? Wiesz co, fajnie, że to powiedziałeś, ale u Markowskiego jest jeszcze trzecia sytuacja. Bo ten jego świat, w którym nasi przybysze, a właśnie, ja nie powiedziałem, po prostu umrzeć by nie zginąć, mamy tę cywilizację, o której za chwilę powiem, przybywają ludzie, którzy w mutantach wyruszyli z Ziemi, gdzieś tam założona została ludzka kolonia, a teraz dwójka z tych mutantów wróciła na Ziemię i została tę Ziemię w dziwnym stanie, o którym za chwileczkę, i postanowiła ingerować w ten stan, w związku z czym to dochodzi do pewnej konfrontacji. A teraz, jaką cywilizację przedstawia Tadeusz Markowski? Bo to jest ciekawe. Otóż mamy ten rok, mamy rok 6000 któryś tam, 6522, i Ziemia, na Ziemi jest ileś tam set czy dziesiąt tak zwanych czarnych wież, w których żyją
żyje właściwie cała ludzkość. Na wszystkich kontynentach są te wieże i tam żyją przedstawiciele ludzkości. Ale tak naprawdę oni są podzieleni, ten zastój cywilizacyjny się pojawia, ponieważ oni są podzieleni na kasty, pracują po 2 godziny dziennie, o ile dobrze pamiętam, i nie po to, że jest ta praca do czegoś potrzebna, tylko żeby w ogóle ich czymś zająć. Ci przybysze z gwiazd, mutanci, to jest para. On i ona znaczy się. Przybywają i obserwują, że owszem, jest ta klasa rządząca, a większość ludzi jest pogrążona w nudzie, w zastoju, w podziale kastowym. Oni nawet obserwują takie piętra, w których ludzie oddają się rozrywkom, rozmaitym, takim zmysłowym, ale nie w tym sensie, jak państwo teraz pomyśleli, chociaż tym również, ale takim jakiejś takiej pomieszania różnych bodźców, jakichś takich tego, co byśmy dzisiaj nazwali rzeczywistością wirtualną. Tego tak Markowski nie nazywa, bo w tamtym czasie taka nazwa nie funkcjonowała powszechnie. Niemniej jednak bardzo fajnie to opisuje. Dekadenckie społeczeństwo, które właściwie nie ma żadnych zainteresowań. Ma być przyjemnie, ma być seksualnie, ma być orgiastycznie nawet. Bo właściwie silne odczucia zmysłowe, to często co powtarzam, nie ma uczuć, są emocje. No właśnie taki świat, z takim światem mamy do czynienia. Nie ma już uczuć, są emocje. Chodzi o to, żeby były bardzo silne, bo jak są słabe, to właściwie ich już nie odczuwają. Ten świat, w którym ci ludzie przeciętni, którzy się tym rozrywkom oddają prawie boską cześć klasie rządzącej. To są prawie bogowie. To z jednej strony. Z drugiej oni tak naprawdę, ich wiedza o świecie, ich zainteresowanie jest praktycznie żadne. Co więcej, tam w świecie, na Ziemi, czasami trzeba tę pulę genową uzupełniać, w związku z czym gdzieś tam w dżunglach żyją dzicy ludzie. No, przyjeżdżają do Europy z Afryki. Nie. Tu jest tak, że oni ich sami wpuszczają, otwierają wrota czarnej wieży, wpuszczają. Po co wpuszczają? Ponieważ zdają sobie sprawę, że tej, nie wiem czy umierającej, ale bardzo dekadenckiej cywilizacji, ja nie wiem czy trzeba dostarczyć nowej idei, bo tutaj nie o to chodzi, trzeba dostarczyć puli genowej. Nie tylko zresztą o tę pulę genową chodzi, ale to jest właściwie cywilizacja, ja się zastanawiam, czy pogrążona w zastoju, czy właściwie w jakimś regresie potężnym. Ale ja tak słucham i tak płaczę prawie ze śmiechu, bo krok po kroku to wszystko, co mówisz, to jest opisem nie przyszłości, ale naszej rzeczywistości. No ale teraźniejszej. Zwróć uwagę, że ten smród przyszłości docierał już w latach 80. do nas. A mnie to właśnie zadziwia, bo w latach 80. być może jak ktoś by żył na Zachodzie, to tak, ale w PRL-u przaśnym, takim bardzo prostym, tego rodzaju refleksje, że na przykład brak pracy, brak zajęcia, brak idei może doprowadzić do tego, że ludzie tak naprawdę zamienią się w bydło, no to powiem ci, że trzeba było mieć nieźle poukładane w głowie, żeby to znaczy, jeżeli pokazać. Się obserwowało historię ludzkości, czyli historię w ogóle wszystkich różnych zdarzeń, które dotyczyły nie tylko Europy, ale całego świata społecznych, to po prostu wnioski się nasuwają dosyć jasno, tylko że trzeba się było tym interesować. I Markowski się tym widocznie interesował. Tak, to znaczy, to jest ta książka Umrzeć, by nie zginąć, to jest książka niezwykle ciekawa. Ja pomijam, pewno znajdzie się wielu ludzi, którzy powiedzą, że ona jest w taki czy inny sposób niedorobiona. Nie chcę o tym dyskutować, bo z jednej strony zdaję sobie sprawę, tak jak powiedziałem, że być może ona wymagałaby piórka redaktorskiego, ale to, co powiedziałem, nawet jeśli tak jest, to ona i tak, ona jest w jakiś sposób, nie chcę nadużywać słowa nowatorska, no bo ten nurt socjologiczny wówczas istniał, był modny, siedzący obok mnie Wiktor też się w niego wpisał swoją powieścią Druga jesień, więc on
w rozmaity sposób był testowany przez Parowskiego, przez Żwikiewicza, przez Zajdla, tak jak już powiedziałem, przez Oramusa. Różnie to było, a Markowski zaproponował swoją. Jednym to będzie swoją drogę, jednym będzie to bardziej odpowiadać, drugim mniej, bo powtarzam, ta książka, miałem takiego znajomego, ja to od niego przejąłem, mówił kiedyś, że jak od żart podawał, zresztą to zasłyszane z przedwojennej publicystyki, że jakiś środek na przeczyszczenie przeczyszcza łagodnie, nie przerywając snu. Więc coś takiego jest w tej książce, że ona dla tych, którzy chcą akcję, to tej akcji dostarcza. Dla tych, którzy szukają jakiejś głębi, ona też tej głębi dostarcza. Można tej głębi nie zauważyć, można się w ogóle nią nie interesować, a można ją dostrzec. To moim zdaniem, jak na tamte czasy, bo powtarzam, seria z Glizdą, kawowska seria, to nie była seria jakaś wybitna. Tam się pojawiały perełki, bo tu tytułem takiej reklamy powiem, że w tej serii ukazało się przesławne Imago Wiktora Żwikiewicza. Książka, która na pewno nie pozostawia obojętnym. Można Wiktora nie lubić za styl, ale za to, co tam się w środku znajduje w Imago, no proszę Państwa, przeczytajcie, no nie wiem, nawet na wyrywki poczytajcie, to zobaczycie, że jest co czytać. To jest książka, ale ty tu siedzisz, to mi tak niezręcznie mówić. Fajna książka w każdym razie. Dobra, w tej serii z Glizdą pokazała się Świnka. To powieść, przepraszam, nie Świnka, Numer. To jest powieść Wolskiego. Dzisiaj Wolskiego można lubić albo nie lubić, ale on naprawdę wiedział, co pisze i wiedział, jak się pisze. I notabene ilustrację też robił Wiktor do powieści Numer. Nie miał kto, to ja robię. Nie, no super, powieść była super, naprawdę. Tak, tylko że moje doświadczenia tak szybciutko z tą serią również. Otóż książki w kawie nie były w ogóle redagowane. To przerwę, przepraszam. No to w takim razie, jak ta książka była nieredagowana, to Tadeusz Markowski świetnym pisarzem jest. Tak samo jak ja, kiedy napisałem Imago, bo na wszystko to jest moja odpowiedzialność. Wszystko. Bo jak to jest nieredagowany tekst. To jest w ogóle nieredagowany tekst. A, to ja teraz wszystko rozumiem. One były tak kupowane na pniu, wydawane i nie było czasu i tak dalej. Natomiast chcę wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, która tutaj przy omawianiu tej książki się pojawia. Otóż ja bardzo często taką tezę wygłaszam, że książki są jak człowiek. Książki się rodzą oraz umierają. Są książki, które żyją krótko oraz takie, które żyją dłużej. I na pewno, z całą pewnością, akurat zupełnie jakimś dziwnym fartem, książka Tadeusza Markowskiego jest książką na pewno o wiele bardziej długowieczną niż wiele, wiele literatury, która w tamtych czasach się narodziła. Ona dalej żyje swoim może życiem, ale również, tak jak Marek tutaj krótko omawiał, przynajmniej oprawę, miejsce, w której to się dzieje, akcja, jak to wszystko wygląda, to jest wszystko póki aktualne, to znaczy, że jest w pewnym sensie nowoczesne, to znaczy, że to jeszcze dalej żyje i jest jeszcze młode, czyli warto to poczytać, warto do tego zajrzeć, warto się... A co jest jeszcze ciekawe w tej książce? Bo my otoczeni współczesną fantastyką, pewnymi takimi tym całymi dekoracjami współczesnej fantastyki, przestaliśmy na pewne rzeczy zwracać uwagę. No, bo świat wirtualny, no to mamy 10 różnych powieści na ten temat. Podbój kosmosu, no to 50 i no, tak dalej, i tak dalej. Matrix to Matrix. Tak. Lecimy. O Matrixie to już chyba... Tak. No. Natomiast sięgnięcie po powieść Markowskiego jest ciekawe, po obie powieści Markowskiego jest o tyle ciekawe, że ono pokazuje, takie to sięgnięcie pokazuje nam, że o bardzo podobnych rzeczach pisano wtedy, kiedy jeszcze pojęcia, których dzisiaj używamy, nie funkcjonowały. To ten stary, no to właściwie nie dowcip, ta przypowieść o tym, że mamy dzisiaj świat wirtualny, światy wirtualne,
ale gdyby nie przypadek, gdyby nie to, że Lema przetłumaczono zbyt późno, pewne książki Lema zbyt późno przetłumaczono na angielski, to może dzisiaj zupełnie inaczej wyglądałaby nomenklatura, której używamy po prostu. Wiesz, Marko, ale ty się tak dziwisz, że coś tego, ale ja chciałbym ci zwrócić uwagę, że dzieci na świecie rodziły się dużo, dużo wcześniej, zanim ktoś wpadł na pomysł, że są geny i w ogóle genetykę wymyślił. No tak, to prawda, ale powiem ci tak. Gdy ktoś nie lubi militarnej fantastyki, takiej, gdzie się dużo strzelają, obie powieści Tadeusza Markowskiego, Mutanci umrzeć by nie zginął, nie są dla niego. Bo tutaj naprawdę krew się leje, no właściwie to nie krew, bo oni tak strzelają, że się krew nie leje, po prostu trup ściele się gęsto. Czasami mam wrażenie nawet, że zbyt gęsto. Ale to też pokazuje, w dodatku... Widzisz, Napoleon nie patrzył na rzeczywistość masz rację, w ten sposób, tak. Że jest za dużo trupów. Czym więcej, tym lepiej. Ale co ciekawe, bohaterowie umrzeć by nie zginąć, my ich w sumie lubimy. Identyfikujemy się z nimi, no bo Tadeusz Markowski wie, jak to zrobić, żebyśmy się z bohaterami... Czy my jakby w pełni podzielamy ich poglądy, czy my się z nimi tak do końca zgadzamy, no to jednak to są nasi bohaterowie, nam sprzedał ich autor i my z nimi podążamy. To ja z nimi też podążałem. Trochę mnie właśnie w pewnym momencie raziło, że oni, ale raziło, no raziło mnie jako czytelnika, a później się przecież gnąłem w skórę człowieka, który się interesuje tymi wszystkimi sprawami społecznymi, naukami społecznymi, bardzo szybko zrozumiałem, że tak to działa, że jak się podejmuje walkę z przymiotnikiem polityczną, to człowiek wtedy nie patrzy, że pewne rzeczy wymagają ofiar. Wręcz byłby zdziwiony, gdyby te ofiary się nie pojawiały. Tak Markowski patrzy na scenę polityczną, no bo tak ją określmy, czy to będzie scena polityczna w roku 6522, czy też scena całkiem współczesna, to w gruncie rzeczy mechanizmy są bardzo podobne i to Markowski pokazuje i to też daje nam prosty przekaz, że Markowski tak naprawdę pisał wcale nie o roku 6522. Ja wiem, że dla ludzi, którzy czytują fantastykę, to jest oczywiste, ale powiedzieć to muszę, że tak naprawdę Markowski podążał pewno śladem waszych dyskusji, o których wspominałeś, bo to w wielu fragmentach widać, że ma to przemyślane, przedyskutowane, przetrawione, to trochę źle brzmi, ale jednak przetrawione. Widać, że koncepcja świata, którą on przedstawia, to jest koncepcja no, taka spójna bardzo, bardzo spójna. I to jest coś, co do tej książki przyciąga. Tutaj naprawdę muszę powiedzieć, że te dyskusje wieloletnie kumpelskie, nasze tam kontakty i tak dalej, takie, te dyskusje były o wielu rzeczach zawsze z perspektywą historii naszego gatunku, historii naszej cywilizacji, czyli wiesz, to zbliżanie się skuteczności polityki do przeciętnego człowieka, to którym powiedziałem, że na dworze jakiś w czasach Madame Pompadour, że tak powiem francuskim, to chłop był oderwany z Prowansji gdzieś tam od tych intryg, ale to się zbliżało. W czasach Napoleona, kiedy Napoleon spokojnie wyprowadzał artylerię na ulice miast, dlatego, bo tego się przedtem, broń Boże, nie robiło, bo to było B i F, nieeleganckie, bo tu są jeszcze przecież kobiety i dzieci. Dla Napoleona liczyła się skuteczność. Tu ta skuteczność polityki, wojny zbliżała się krok po kroku do przeciętnego, zwykłego człowieka. W czasach II wojny światowej zbliżyła się już na mur i beton, a właściwie na ten dym, którym się odlatywało do nieba. W tej chwili również jest to bardzo, bardzo blisko, chociaż nam się wydaje, że to jest daleko.
ale właśnie ta manipulacja nami, nie? Manipulacja nami, no i tak dalej, to jest Co było jeszcze takie nowatorskie w powieściach, o których dzisiaj rozmawiamy? Znowu uświadommy sobie, jest połowa lat 80., a Tadeusz Markowski pisze o superbohaterach, o ludziach, o mutantach, którzy władają świadomością, są telepatami i potrafią zapanować nad człowiekiem, nad jednym, dwoma, a kiedy tworzą tak zwaną unię, czyli połączą swoje umysły, są w stanie kontrolować dziesiątki osób. Dzięki temu mają ogromną przewagę, a jednak na Ziemi coś ich zaskakuje, bo na Ziemi ta elita, która dowodzi tym wieżami, też wyprodukowała coś na kształt mutantów, swoich mutantów, którzy mają umiejętność teleportacji, której ci nasi mutanci nie mają. To jest pewien problem dla bohaterów, niemniej jednak oni sobie jakoś z tym jednak radzą. Także cóż by tu jeszcze powiedzieć. To jest fajny świat w gruncie rzeczy. Jak się w niego wsiąknie, to, no, to naprawdę człowiek jest porwany. Lepiej czytać nie w tę opowieść, lepiej czytać nie w tej kolejności, w której powstawały książki, czyli nie zaczynać od umrzeć, by nie zginąć, lepiej jednak od mutantów. Książki późniejszej, książki, która mi się wydaje nieco słabsza od tej pierwszej, czyli od umrzeć czy nie zginąć. Niemniej, jak człowiek wejdzie w akcję, no to później lepiej rozumie to wszystko, co się dzieje w umrzeć, by nie zginąć. Dlatego najpierw mutanci, później umrzeć, by nie zginąć. Nie ma dzieci Hildora, bo tak się miała nazywać część trzecia, która miała łączyć mutantów z umrzeć, by nie zginąć. Te dzieci Hildora nigdy nie powstały, chociaż tak jak powiedziałem na początku naszej audycji, kilka osób w internecie zapewniało, że nie tylko ma tę książkę, ale ją nawet czytało i tak jak się śmiał autor, chętnie by tę książkę przeczytał. Cóż, Wiktorze, tak się drapiesz po głowie i co? No przecież... Wspomnienia cię naszły, tak? Wspomnienia. To zanim ty o swoich wspomnieniach, to ja powiem coś o autorze. No bo my tak mówimy, no trzy książki wydał, no jeszcze się kilka opowiadań ukazało w takich zbiorach, Kroki w Przestworzach to się nazywało? Jak to? Ty też tam wychodziłeś, Wiktorze. Kroki w Przestworzach? Pamiętasz może? No było chyba coś takiego. Kroki w Przestworzach, to chyba tak. W każdym razie tam również się jego opowiadania pojawiły, ale Tadeusz Markowski to kroki jest... Kroki w Nieznane. Nie, Kroki w Nieznane to były Kroki w Nieznane, a właśnie wyszkodziły, też Kaw wydawał. Kaw wydawał taką serię, w której się ukazywały z danego roku opowiadania. Wydaje mi się, no to, kurczę, nie pamiętam, no, ale sobie przypomnę. Natomiast warto powiedzieć trochę o Tadeuszu Markowskim, bo my tak tu mówimy. Trzy książki, dwie powieści, jeden zbiór opowiadań i jeszcze to był w ogóle członek redakcji Fantastyki. Wtedy Fantastyki bez Nowej, bo Fantastyka tego słówka Nowa dorobiła się później w latach 90., więc był też w redakcji Fantastyki. Ale to jest człowiek, który jest... Zwracam uwagę na to, co legendy, które zawsze opowiadałem na temat powstania Fantastyki. Otóż pierwsza Fantastyka powstała i wszyscy, którzy byli naczelnymi, za wyjątkiem kupionego tam dla komuchów, że tak powiem, naczelnego, reszta to byli ci wszyscy z mojej paczki. Ci wszyscy ludzie, oni zajęli się literaturą polską, oni zajęli wszystkie miejsca. Tak powstała Fantastyka po prostu. Nie? No tak to było, kiedyś możemy o tym porozmawiać. A te zbiory opowiadań takie roczne, to się nazywa Spotkania w Przestworzach. Bo sobie w międzyczasie wygooglałem oczywiście. Ale warto powiedzieć o Tadeuszu Markowskim, że to tłumacz i to świetny tłumacz z języka francuskiego i angielskiego, tłumacz i wydawca. Pewno sobie państwo, ci co śledzą fantastykę,
może nie wszyscy w każdym razie, zdają sprawę z tego, że taka książka Psiborgi, znowu to Francuz, Pierre Barbet, chyba to się tak wymawia, która wyszła w kawie, to jest jego tłumaczenie, ale jak ktoś lubi książki na przykład Alistaira McLeana, to Goodbye Kalifornio, Żegnaj Kalifornio, to jest też tłumaczenie Tadeusza Markowskiego. Lubicie państwo Colina Kappa i Formy Chaosu? To były Formy Chaosu i Bronie Chaosu. No to Formy Chaosu tłumaczył właśnie Tadeusz Markowski. Trochę tych książek, a co więcej, był wydawcą w swoim czasie, wydawał Isaac Asimov Science Fiction Magazine. To była rzecz, która pewnie przybliżała fantastykę z tamtego kręgu kulturowego na początku lat 90. Gdzieś to później zniknęło, ale było ważne. To po prostu to był taki zbiorek, który tam poznałem cykl Asimowa o tym takim małym demonie, który pomagał pewnemu człowiekowi. Kiedyś omawiając publicystykę Asimowa, mówiliśmy o tej właśnie książce, bo to zbiór opowiadań później z tego powstał. W każdym bądź razie Tadeusz Markowski pozostał wierny fantastyce. Może nie pisał, zresztą sam powiedział, Dzieci Hildora nie powstały nie dlatego, że mu się nie chciało, tylko po prostu ile razy próbował te Dzieci Hildora, czyli trzeci tom napisać, to dochodził do wniosku, że to nie jest to, że nie chce tego pokazywać, no i gdzieś tam w pewnym momencie się po prostu zawiesił. I jak sam mówi, no tu musiałbym użyć słowa niedelikatnego, no gówno wychodziło, no to nie puścił w ludzi, no bardzo dobrze. Uważam, że to jest odpowiedzialna postawa, tak każdy autor powinien postępować. To jeżeli ma cechy samokrytyki, nie? No tak, ale ja uważam, że to chyba powinno być normalne, no bo jak wiesz, puszczasz coś w ludzi, co niekoniecznie... Wiesz, większość autorów jednak ma cechę samozachwytu przeważającą nad samokrytyką, nie? No tak, to niestety tak bywa. Natomiast wiesz, no myślę, że ta książka, powiedziałem o serii z Glizdą. Tam wielu takich nawiedzonych krytykantów mówi, że to była seria straszna, że wychodziły tam gnioty, gluty i w ogóle coś straszliwe. I to też jest prawda. Ale mnie zawsze śmieszy taka sytuacja, w której usiłuje się coś, co jest bardzo wielowątkowe, wielotomowe, sprowadzić do jednego mianownika i że to wszystko było takie same. No nie było. Seria z Glizdą wypuszczała takie książki jak Neurony zbrodni osławione. Raz to przeczytałem i to sławne powiedzenie, że jak się już coś przeczyta, to tego nie można odprzeczytać. No nie da się. No w związku z czym przeczytałem Neurony zbrodni, to mocno zwichrowało mi psychikę na długie lata. Przeczytałem też kilka innych książek. A była tam na przykład taka książka bardzo, bardzo według mnie kontrowersyjna do dzisiaj. I do dzisiaj by można było się na ten temat, wielu krytyków by sobie mogło poskakać do oczu. Książka, która pisana była przez człowieka, który też słynął z takiej dosyć miazmowatej, byle jakiej może literatury, ale powieść, która mu ewidentnie wyszła, a jest rewelacyjna w koncepcjach, w myśleniu, w patrzeniu na nie mniej rewelacyjna od tego, co tylko że na innym polu niż tego, co robi Markowski, czyli też na naszego kumpla z Trzymasz mi niepewności. To jest Krys. Proszę ciebie. Kreks. Tak. Zupełnie pojebana, jakby to powiedzieć, książka, bo nie wiadomo o co chodzi, nie wiadomo ku czemu zmierza i tak dalej, ale nie, naprawdę jak wspominaliśmy się... Wspominaliśmy kiedyś o niej. Tak. To jest książka napisana w czasie przyszłym. Już samo to powoduje, że człowiek może dostać pomieszania. Tak, ale wyobraźnia, którą tam się popisuje autor Krzepkowski, to po prostu jest niesamowita zupełnie. To są wizje, przy których
Nawet len powinien czapkę z głowy zdejmować, już nie mówiąc o Zajdlu i Żykiewiczu, nie? To jest, tam są takie niesamowite rzeczy i teraz ona ma wiele wymiarów, nie? Tak, można być powiedzieć, że ona jest na pograniczu szmiry miejscami, ale na pograniczu genialności, ale ja wiele razy podkreślałem, że do genialności jest bliżej od kiczu niż od normalności przecież, nie? No, także tak to jest z tą literaturą i ze sztuką przecież w ogóle, w całości. No wiesz, tam, ja powiem tak, seria z Glizdą była bardzo nierówna. I... Dlaczego? Bo ona po prostu sprzedawała cały towar, który w danym momencie się w tej społeczności pojawił. Wszystko na pniu, to co jest. Leci, kupujemy, sprzedajemy, wszystko krytycy i czytelnicy oceniają, co jest dobre, a co złe. To była taka właściwie nowoczesne wydawanie, bo tak działają dzisiaj wydawcy, którzy wydają. Wiesz co, ale ja ci chciałem cię jeszcze zapytać o pewną rzecz, bo to wcale nie jest takie oczywiste, co za chwilę powiem. Otóż to Wójcik i Kaf robili dobrą czy złą robotę? Bo ja mam oczywiście swoje oceny, ale najpierw zapytam ciebie. Wiesz, jakby ci to powiedzieć. Trafiłem cię. Nie, jak najbardziej, absolutnie jak najbardziej dobrą robotę, tylko jak się na to patrzy. Otóż jeżeli istnieje jakiś rynek, no, szlachta została zagospodarowana przez wydawnictwo literackie, przez czytelnika, przez Iskry, przez wydawnictwo poznańskie, to szlachta została, a reszta plebsu nie ma co z sobą począć. No to kupujemy ich i wydajemy. I słusznie to robiono po prostu. No. Tak, ja mam ten sam pogląd. To znaczy, dlatego ta seria, inaczej, ona pokazywała stan, pewien stan fantastyki w Polsce. Mhm. I oprócz takich książek, jak książki, o których dzisiaj mówimy, czyli Umrzeć, by nie zginąć, oprócz Numeru i oprócz Imago, były oczywiście te Osławione neurony w zbrodni, ale były, ja przypomnę, książka, seria Kawowska z Glizdą zaczęła się od książki Borunia. Tak. Od książki, która opowiadała losy średniowiecznego kapłana, który zostaje przeniesiony w nasze czasy. Taka książka, no bardzo, jak na tamte czasy komuniści się cieszyli, bo ona trochę kościół tam szczypała i tak dalej, ale książka ciekawa, no po prostu ciekawa o tym. To od tego się zaczęło, a później co było? Później była książka dzisiaj zapomnianego już pisarza, Weinfelda, starszego pokolenia, z absolutnie klasyczną fantastyką, świetnie napisaną. Tak samo jak podobnie jak Fiałkowskiego czy Zajdla, opowiadania, bardzo bliska. A to później, później Ogon Diabła, ale to później, to Zajdel. Natomiast w tych pierwszych tomach, no to mówię, wyszedł Krzepkowski chyba jako trzeci, Obojętne planety, opowiadanka, tam czasami są opowiadanka, takie szorciki na dosłownie kilka linijek. Piękne, naprawdę ze świetnymi pomysłami, ale zaraz potem chyba jako czwarta, no już, wybaczcie państwo, no aż tak wszystkiego dokładnie nie pamiętam, ale czwarta, piąta książka to była książeczka Paroksyzm numer minus jeden. Tak. Autora, którego później właściwie, który zniknął ze sceny. Z Lublina, ja się z nim przyjaźniłem, zapomniałem jak on się nazywał. Tak, ale no. To była książka, bardzo dobra, która bardzo opowiadała dobra. Tak. O tym, że wszechświat pulsuje od Big Bangu do Big Bangu i można to przeskoczyć, że można skonstruować statek, który przeskoczy do tego nowego wszechświata, który powstanie po kolejnym Big Bangu. No, oczywiście bardzo streszczone, to już nawet nie wiem, czy to można nazwać streszczeniem, raczej rzuceniem idei. Ukazywały się w Kawie zbiorki opowiadań, no, Tadeusz Markowski między innymi, ten wspomniany zbiorek, Tak bardzo chciał być człowiekiem. To wówczas pozwalało debiutować, uwierzyć autorom w siebie. To bardzo często sprawiało, że powiedzmy, autor dochodził do wniosku,
że nic ponad to już nie jest w stanie urodzić. Też takich trochę takich książek się pojawiło. No ale co, to pokazywało pewien stan fantastyki i dzisiaj z perspektywy 40 lat kilka osób może się wybrzydzać, kręcić nosem, mówić, że to takie gówno się tam pokazywały. Zwróć uwagę, że mechanizm jest bardzo podobny do jednego z wydawnictw, tylko że tak, KAF jako wydawnictwo robił pewną robotę bardzo podobną, którą później po wielu latach Robert Schmidt robił jako pismo, czyli reagowanie na co przede wszystkim na polską fantastykę, wydawanie polskiej literatury i tylko polskiej literatury w formie miesięcznika, a oni robili to jako wydawnictwo z książkami. Bardzo podobna idea, bardzo podobna i obydwie według mnie powinny być rozpatrywane szlachetnie, bo i u Roberta Schmidta w tych fantasy and horror też różne rzeczy się pojawiały, tak samo różne, jak i różny był rynek. Ważne są i w pamięci czytelników przetrwały te topowe, dobre opowiadania, dobre teksty, które w fantasy, fantastyce i horrorze się pojawiały. No, obydwie idee z biegiem czasu umarły. Co nam zostało? Zostało no właściwie już tylko, Marku, wiesz co nam zostało? Nawet nie wpadniesz chyba na ten pomysł, co no nam to zostało. Tylko myśmy zostali. Proszę cię, a naszym ABW. Nic poza tym w Polsce, proszę ciebie, nie jednoczy, że tak powiem, tego pierwszego źródła, pierwszych. Miłe to, co mówisz, to prawda, no jak się człowiek może dowartościować. Ta książka Borunia, bo oczywiście w międzyczasie sprawdziłem, to ósmy krąg piekieł. Mhm. Książka Weinfelda, o której wspomniałem, to Władcy Czasu. Mhm. To naprawdę, wiecie państwo, dzisiaj tak się już w ogóle nie pisze fantastycznie. O, Ryszard Głowacki, to tak, był ten od paroksyzmu. Tak, bardzo wybitnie bystry facet w ogóle, który napisał jedną książkę. Ale umówmy się, Wiktor. No. Tam w tej serii wyszedł też zbiór opowiadań autora, który... No dobra, no powiem, no co tam. Zbigniewa Prostaka, Kontakt. Takie sobie to było. No, on później jeszcze nawet powieść napisał. No ale to był bardzo sympatyczny człowiek, który pisał mniej więcej tak samo, jak miał nazwisko. No i to może tytułem recenzji. Natomiast właśnie, Neurony Zbrodni. Ale pokazywały, wiesz, jakoś nie... Nie chcę nic mówić, ale resztę wszystkie dobre to pisali mężczyźni, a Neurony Zbrodni... Wiesz co, to tak nie do końca, nie, bo nie. Jeszcze były autorki, które no, niezłe tam były. Niezłe no tam niezłe były, to one były, to ja pamiętam. Książki były niezłe. O, na przykład Goniący za słońcem Julii Nideckiej. No to jej dziękował Zajdel za Mrówki. Zgadza się, ale bo to była bystra kobieta, której opowiadania wychodziły albo nie wychodziły dobrze, natomiast była bardzo inteligentna, miała pomysł. Ale proszę ciebie, w tej serii, w tej dużej, w dużym formacie wyszła książka Gabrieli Górskiej. To była w ogóle w 80-tych latach kobieta, która wymiatała. Ona naprawdę przygodową fantastykę pisała i Gabriela Górska w serii Fantastyka Przygoda, nie, to się jakoś inaczej ta seria nazywała, Kafowska, ona wydała tam powieść Kontakt. Dalej, co tam się jeszcze pokazało, takich było braci dwóch, Milowie, Exodus 6, aha, książka. Oczywiście. No to będę ze świetną układką, to ty ją też robiłeś? Nie pamiętam. Taki statek kosmiczny, taki odpalony, świetna rzecz po prostu. Także, wiesz, no naprawdę tych... A Marka Baranieckiego, proszę ciebie, Głowa Kasandry, no właśnie, w ogóle... jak można narzekać na serię z Glizdą? Jak można narzekać na serię z Glizdą? Jedna rzecz jest pewna, seria z Glizdą była nierówna, bardzo nierówna. Tam, pamiętam, było jakieś takie powieścidło, już pamiętam, to powieścidło miało fajny, Bogowie naszej planety, wydały to dwie autorki, jedna się nazywała Szymańska, a druga się nazywała Szarłat?
Szarła. Tak. To była średnia książka, chociaż muszę ci powiedzieć, że ja wtedy jako taki późny nastolatek, jej intryga, czyli idea taka, że tu wśród nas żyją przybysze z innej planety, a ten statek jest na orbicie parkingowej na Ziemi i oni nie potrafią się dostać do swojego statku, to niezwykle, niezwykle było dla mnie ekscytujące. Dla mieszkańca realnego komunizmu, który żył tak, no, w takich obostrzeniach, jakich żył, ta idea, że ten statek jest niedaleko, no kilkaset kilometrów nad naszą głową, a nie można się do niego dostać i trzeba jakoś spróbować, ale nie wiadomo jak. To niezwykle podekscytowany, ja byłem niezwykle podekscytowany tą książką, chociaż dzisiaj powtarzam, to jest bardzo średnia książka, bardzo średnia. Ale żeby już nie przedłużać, bo tych tytułów jest tam multum w serii z Glizdą, warto jednak zwrócić uwagę, bo przecież nie stronili przed tą serią tacy autorzy jak Boruń, jak Trepka, o Żwikiewiczu już wspomniałem. W każdym razie, mówię, można by pewno długo tę listę jeszcze jakby podsumowywać, czy próbować podsumować. Jedno jest pewne, to była nierówna seria. I dlatego mnie tak, dlaczego tak długo o tym mówię? Bo ja trafiłem na taki głos, proszę Państwa, w internecie, że po co w ogóle rozmawiać o tym Markowskim, o tych jego powieściach, dwaj starzy tetrycy zgrzybiali, zgłupiali, wyciągają jakąś trzeciorzędną literaturę, no to mnie się trochę zagotowało pod berecikiem i postanowiłem dać odpór. No właśnie go mniejszym daję. To jest takie głupie gadanie, proszę Państwa, że to było słabe i w ogóle nie należy. Już powiedziałem o tym, że było nierówno, ale książka, mówienie o książce Markowskiego, że to słabe było i że głupie i w ogóle nie należy, no to jakby daje pewne świadectwo, że czasami nad naszymi poglądami i taką próbą wygłaszania poglądów literaturoznawczych, pozujących na bardzo poważną krytykę literacką, bardzo często pod tym płaszczykiem ktoś przemyca swoje własne niechęci, swoje własne, nie wiem, frustracje, zazdrości, nie wiem co, ale to w gruncie rzeczy trzeba uważać z takimi sądami, bo tak jak powiedziałem, książka Markowskiego ma oczywiście, być może ma swoje minusy, ja wolę widzieć te plusy, bo ich tam jest całkiem sporo. No, można przynajmniej, tak jak już powiedzieliśmy, mówiliśmy na ten temat, że po prostu można w tym znaleźć jakieś odniesienia do czasu bieżącego, a to ale jest tu, najważniejsze. Ale to ty sobie znajduj do czasu bieżącego, ja o tym mówiłem, a ja widzę w tej książce chyba pierwszą tak dynamiczną i militarną fantastykę, no właśnie militarną, no się zaplątałem. Tam się dzieje. Wcześniej takie powieści, no nie, właśnie nie takie, takie militarne, militarystyczne, czy jak to nazwiemy, pisał autor, którego też tępiono, a mianowicie Bogdan Petecki. Mm-hmm. On pisał powieści dla młodzieży, tego sporo napisał, Bal na pięciu księżycach i tym podobne rzeczy, ale pisał też fantastykę dla dorosłych i tam wychodziły rzeczy też bardzo różne, bo Kogga z Czarnego Słońca, no to była taka typowa strzelanka, Ludzie z Gwiazdy Feriego i tym podobne. Była też książka, którą się wszyscy zachwycają, jak to się nazywało? Coś z ciszą. Pamiętasz może? Pamiętam. Tylko cisza? Tylko cisza. Tylko cisza. Tak, to zupełnie inna książka. Petecki, to taka nietypowa dla Peteckiego książka. I wszyscy uważają, że tylko ona jest ciekawa. No bo rzeczywiście jest ciekawa. Tam Petecki odszedł od tego strzelania, militaryzmu na rzecz pewnej analizy socjologicznej. Ciekawej, bardzo ciekawej. Gdzieś to zbliżone było trochę do tego, co zaprezentował w Cylindrze Van Troffa Zajdel. Ciekawa rzecz, ale pamiętam też Peteckiego, który pisał normalne kosmiczne strzelanki i chwała mu. Próba, znaczy ja się zawsze buntuję, kiedy ktoś z poważnym nazwiskiem próbuje mi powiedzieć, że istnieje
tylko jeden rodzaj fantastyki. Znaczy nie, istnieje wiele rodzajów fantastyki, ale dobry jest tylko ten, który jemu się podoba. Recenzenci coś takiego w sobie mają, że używają całego aparatu krytyczno-literackiego, bardzo często, nie mówię, że wszyscy, byłbym nieuczciwy, ale wielu recenzentów nie potrafi wzbić się ponad swoje przyzwyczajenia, swój gust, i używa tego aparatu krytyczno-literackiego, który niewątpliwie ma i którym się świetnie orientuje, do tego, żeby udowodnić tezę, która jest zgodna z jego upodobaniami. A to chyba nie o to w krytyce literackiej chodzi tak naprawdę. Takie mam przynajmniej wrażenie. No zupełnie, a jak mówiłeś o tych, podkreślałeś te walory strzelanek i tak dalej. Może ktoś wybrzydzać, że tego nie lubi, ale ja sobie przypominam, ja lubiłem raczej dosyć poważne książki, natomiast niestety, jak sobie przypominam moje grasowanie po meandrach historii, że tak powiem, jak czytało się za młodu oczywiście jakieś pamiętniki Juliusza Cezara, to czytałeś, wgłębiałeś się w tej całej intrygi, ale bardzo chętnie przeskakiwałeś do kolejnej wojny, bo wtedy się dopiero robi tak naprawdę ciekawie, nie? No, w każdym razie, jeżeli argumentem dla krytyczno-literackich analiz jest to, że się strzelają, czyli przeciwieństwo tezy Pawła Bajki, to nie jest argument. To nie jest argument krytyczno-literacki i boleję troszeczkę, że niektórzy go usiłują używać. Zanim zaczniemy ponownie mówić o książkach Tadeusza Markowskiego, zawiesiłem głos, bo o czymś sobie pomyślałem, ale to o czym pomyślałem to za chwilę, to posłuchajmy felietonu. Zacznijmy od felietonu Juriana. To myślę, że da nam sporo do myślenia. Alfabet Juriana. Juriana. M jak manipulacja. Czcigodni obywatele, panie marszałku, senatorowie, posłanki i posłowie Rzeczypospolitej. Dziś z moich ust padną bardzo istotne słowa. Przed nami wybór, którego nikt nie powinien lekceważyć. Chodzi o przyszłość ojczyzny. Tak, to wielkie słowa, ale są chwile, kiedy wielkie słowa są niezbędne. Nie na darmo w pierwszych słowach przywitałem bezimiennych obywateli naszego wspaniałego kraju, bo to oni są bohaterami dnia codziennego, codziennej walki o budowanie naszej wspólnej ojczyzny. Nie na nas, polityków, ale na zwykłych ludzi spada ciężar marszu ku lepszej przyszłości. Oczywiście klasa polityczna jest niezbędna. Ktoś rozsądny musi dbać o bezpieczeństwo obywateli i wskazywać kierunki rozwoju. To muszą być najlepsi z najlepszych. Patrioci z krwi i kości. A jak dawniej bywało? Przecież pamiętamy. Niezliczone afery, walka o władzę i sieć biznesowych powiązań. Odsunęliśmy ich od władzy, ale oni zrobią wszystko, aby powrócić i ze zdwojoną siłą rozgrabiać wspólne dobro. Nadużycia to jedno, inną sprawą jest nieudolność. Jak daleko zaszlibyśmy, gdyby nie błędna polityka naszych przeciwników? Nie jest łatwo, szanowni państwo, nie jest łatwo. Brutalne ataki sitwy destabilizują kraj. Próbują rozchwiać gospodarkę. Tak, oni są nadal silni, mają aktywne struktury i media, rozsiewają nieprawdziwy obraz rzeczywistości. Im gorzej w kraju, tym lepiej dla nich. To hasło wichrzycieli i sposób ich myślenia o patriotyzmie. Przedstawię to obrazowo. To podkładanie nogi wszystkim rodakom. Tak dłużej być nie może.
Nie powiedziałem jednak o najgorszym. Do tego, że przeciwnicy polityczni tak ostro atakują nas w kraju, już się przyzwyczailiśmy. Czy jednak nie powinniśmy zła nazywać po imieniu? Tak jak na to zasługuje? Kłamstwo kłamstwem, grabież grabieżą, zdrada powinno się nazywać zdradą. Z uwagą przyglądamy się sytuacji politycznej na świecie. Niestety, nie wszyscy nasi sąsiedzi to przyjaciele. Tak było kiedyś, tak jest teraz. Musimy pamiętać o tragicznych losach przodków i zrobić wszystko, podkreślam wszystko, żeby nasz naród już nigdy nie był tak doświadczany. Dość już kart historii, zapisanych krwią bohaterów. Dlatego nasze działania na arenie międzynarodowej muszą być bardziej aktywne. Potrafimy kreować międzynarodową politykę i chcemy to robić. Lojalni sojusznicy, z którymi utrzymujemy świetne stosunki, to jeden z podstawowych warunków suwerenności. Czy nie najważniejsza jest jednak własna armia, silna i nowoczesna? Stale dążymy do tego, aby samodzielnie móc bronić naszych granic. O wolność trzeba walczyć stale, bo to nie jest tak, proszę Państwa, że raz zdobyta będzie trwała wiecznie. Jesteśmy gwarantem stabilności. Cokolwiek napiszą w gazetach redaktorzy opłacani przez sitwę ciemnych interesów, nie wierzcie im. Powoli wyciągamy kraj z zapaści. Odbudowujemy zaufanie do struktur państwa. Wprowadzamy wielopłaszczyznowe reformy. Droga, którą zmierzamy, jest trudna, ale to jedyny kierunek. Czy jest alternatywa dla przyszłości? Niestety tak. To powrót do starego, ale przecież żaden patriota tego nie chce. A nasze dzieci? Zacofana edukacja. Uczniowie jeszcze do niedawna głodni i przemęczeni. Musimy znaleźć środki na szkolnictwo i je znajdziemy. Obiecuję to uroczyście. Taka jest potrzeba czasów. Nowoczesna szkoła to światli obywatele, to przyszłość narodu. Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Wszyscy to wiedzą, ale to my zagwarantujemy postęp na tym polu. Priorytetem jest służba zdrowia. Choroba nie wybiera. Wie to każdy, kto miał problemy zdrowotne lub chorego w rodzinie. Pamiętamy, jak dawniej bywało. Ile pacjent musiał wycierpieć, żeby dostać się do specjalisty? Dzięki licznym zmianom, które wprowadziliśmy, już jest lepiej. Lepiej to nie znaczy, że idealnie. To świetna okazja, żeby zapowiedzieć wprowadzenie nowatorskiego pakietu o zdrowie prawdziwego Polaka. To rewolucyjny program. Do tego koszyk darmowych leków dla najstarszych i najmniej zarabiających. Jakiś niedowiarek spyta, skąd na to środki? Naszą odpowiedzią jest szczelna polityka fiskalna. Gdzie są miliardy, które wypływały do prywatnych kieszeni, czasem transferowane za granicę przez obcy kapitał? Ważne jest też lepsze zarządzanie środkami. Dodam, wielkimi środkami, które co roku trafiają do służby zdrowia, ale nie zawsze są dobrze wykorzystywane. Przypomnę Państwu, bezpieczeństwo chorych to dla nas priorytet. Należy postawić zasadnicze pytanie. Czy można godzić się na tak wielkie rozwarstwienie społeczne? Pracownikom, świetnym polskim fachowcom, docenianym na całym świecie, brakuje na symboliczny chleb pod koniec miesiąca, kiedy nieuczciwi pracodawcy opływają w luksusy. Szanowni Państwo,
Ja to doskonale wiem, że Polacy to mądry i dumny naród. Dość więc poniewierki, dość rodzin rozdzielanych przez emigrację ekonomiczną. To u nas musi być praca i godna płaca. Dlatego podniesiemy minimalną pensję do wysokości średniej unijnej. Jak dojść do szczytnych ideałów? My mamy receptę. Razem skupmy się na tych celach. Razem to najlepsza rada. Aby od teraz w polskich domach panowała wspólnota. Zakopmy ten głęboki rów nienawiści, który wykopali nasi przeciwnicy. Rów w poprzek całego kraju, od Westerplatte po krzyż na Giewoncie. Zdarzało się często, że nawet w Wigilię rodziny nie potrafiły podzielić się opłatkiem. Jesteśmy przecież jednym narodem, tak ciężko dotkniętym w przeszłości. Przypomnijmy sobie słowa wielkiego Polaka, który powtarzał, że to jedność buduje, a nie zgoda rujnuje. Tę historyczną sentencję dedykuję przede wszystkim tym, którzy dla własnych niecnych celów grają na najniższych emocjach. Dość już tego, dość brutalności, dość podziałów, bo to droga ku przepaści. Naszą łagodną polityką i kulturą osobistą damy piękny przykład suwerenowi i doprowadzimy do pojednania. Polska to wielki, wspaniały kraj i przyszłość należy do nas. Ja wiem, że nasi przeciwnicy także mówią, co chcieliby zrobić, ale wcześniej jakoś nie zrobili. Stracili dobry czas dla Polski. Ten eksperyment zwyczajnie się nie udał. Słuchałem nieraz ich przedstawicieli. Populistycznych słów, pustych sloganów i nigdy niespełnianych obietnic. Często kłamstw. Nie boję się tego powiedzieć. Ordynarnych kłamstw. Jeśli się dokładnie wsłuchać w to, co płynie z ust adwersarzy, to okazuje się, że prócz okrągłych zdań nie ma tam żadnej treści. Szanowni Państwo, jak można im wierzyć? Nie dajcie się zwieść. Głosujcie na nas. No, jak według mnie był doskonały. Znakomity, natomiast całkiem niezły, a przynajmniej mocny temat. Tak. Moim zdaniem, jakbym miał pisać felieton na ten temat, to chciałbym go tak napisać. Nie mam z czym polemizować, no. A że jest to diagnoza nieco okrutna, ja się nie mogę z nim nie zgodzić, no. Wspaniałe, piękne i mądre do bólu. Mądre do bólu, jak się przeanalizuje. Natomiast bredzą od tego i tak od sasa do lasa, to sobie gadają, ale jak się wsłuchasz w teksty, to są czasami teksty wręcz porażające socjologicznie, przynajmniej na wymiar tej kałuży kulturowej, w której się babrają. Tak, bo ja nie powiem nic nowego, ale odnoszę takie wrażenie, że taki stosunek dosyć pobłażliwy. Tak jak my czasami nabijamy się z ich języka, no zresztą powiedzmy sobie szczerze, w naszych uszach brzmi to czasami zabawnie, a to jest w ogóle. Tak od razu pomyślałem, że teraz zrozumiałem, dlaczego świat współczesny się zachwyca demokracją. No to co nieracjonalne wróciło do łask po prostu. Tak zwane proste, żeby tak polecieć klasykiem, proste uproszczenie. Tak. Wiesz co, ciekawe, do ciekawych myśli Jurian mnie pobudził i ty zresztą też. My tego bohatera
Nieustannie rozgrzeszamy tak naprawdę. Poznajemy jego wady, poznajemy jego ciemne sprawki, bo i takie się zdarzają. Nawet kiedy jego wybory moralne są przynajmniej dwuznaczne. No tam nie robi żadnych strasznych rzeczy, ale też dumnym nie ma z czego być po prostu. Nie będę wchodził w szczegóły. Ale masz zgryza. Masz taki dziwną rzecz, że jak pomyślisz o sobie, czy byś tak postąpił, czy tak byś się zachował, czy tak wysoko byś nosił głowę, jak on to nosi. On nas w gruncie rzeczy zwodzi. Tak naprawdę dajemy się wciągnąć w tę zabawę. I w pewnym momencie orientujemy się, że wcale nie ma zabawy, że tak naprawdę daje nam pewien obraz świata, który nie jest fajny, ale tak naprawdę ten świat jest dosyć okrutny. On po prostu umie się w nim znaleźć, on ma swoje cele. Czemu to służy? No w pewnym momencie zaczyna to służyć temu, że odkrywamy, że ten gówniarz zakosztował w tej oto formie aktywności. Co więcej, mamy właściwie do czynienia właśnie z takim chłopaczkiem, który swoje życie postrzega właśnie jak dziecko. Chociaż wiemy o bohaterze, że to w gruncie rzeczy kawał gnoja jest. Tak jest. Groteska wymieszana z grozą. Ale coś z tej naszej, z tego, co mówimy, coś jest. Ale się znajomych na nas poobraża? O, coś do nas dzwoni. A ja chyba wiem kto, Jurian. Jurian. I połączyliśmy się z Jurianem. Witaj, Jurian, na antenie. Witam słuchaczy, witam panów prowadzących. Tak jak się umawialiśmy, dzwonię chwilę po wyemitowaniu mojego felietonu i no chciałem parę uwag, kilka wyjaśnień państwu przekazać. No i tak sądzę, że chyba dobrze, że zadzwoniłem, bo z tego, co usłyszałem w trakcie dyskusji po felietonie, to mam wrażenie, że panowie chyba wyciągnęliście trochę błędne wnioski, bo według moich założeń człowiek przemawiający w moim felietonie to w założeniu miała być postać ulepiona ze wszystkich partii, ze wszystkich opcji naraz. I nie należy przypisywać go do jakiegokolwiek jednego ugrupowania, tego czy tamtego. Rozumiecie, panowie, czy teraz moje słowa będą odczytane na takim wyższym poziomie ogólności? Oczywiście w takiej sytuacji kto by nie przyznał, że rozumie. Może powiem, co mną motywowało do nagrania tego tekstu. Od dziesięcioleci jestem karmiony takimi właśnie przemówieniami i to niezależnie od czasów, czy to 10, 20 lat temu i niezależnie jaka to była opcja polityczna, czy to prawica, czy lewica, czerwoni, czarni, biali, zieloni. Oni wszyscy gadają jednym językiem, takim populistycznym slangiem i na tyle ogólnym, żeby przypadkiem nie powiedzieć czegoś konkretnego, z czego ludzie mogliby takiego jednego czy drugiego polityka rozliczyć. Wydaje mi się, że taka rządzi podstawowa zasada, żeby dla każdego było coś miłego. A oszustwo tkwi już w samych fundamentach. Z samego założenia to jest taki teatrzyk służący przejęciu albo ewentualnie utrzymaniu władzy. I nie ma nic, moim zdaniem przynajmniej, nie ma nic wspólnego z rozwojem kraju. No i to trochę nasza wina, bo przyzwyczailiśmy polityków, że mogą nam opowiadać różne bajki, manipulować nami zupełnie bezkarnie. Właśnie, manipulacja. Bo to jeden z dwóch powodów, dla których nadałem taki tytuł felietonowi.
pisząc, starałem się być ponad polityką i spojrzeć na nią z góry, jak na całość. I zastanawiam się, co można byłoby zrobić, żeby to zmienić. No, może powiedzieć im weto. I nie chodzi o jakieś tam prezydenckie weto, ale takie weto nas, Polaków, przeciwko temu, że polityka oderwała się od takich podstawowych naszych najistotniejszych spraw, a zajmuje się w zasadzie samą sobą. I wydaje mi się, że z każdą kadencją jest z tym gorzej. To może tyle, jeśli chodzi o powód napisania felietonu. No ale muszę dodać, że no, śmieszy mnie to, że ludzie tak łatwo dają się zmanipulować i żyją tak bardzo głęboko tą polityczną ustawką. No i wszystko okej, ale przestaje to być śmieszne, kiedy ludzie jeszcze podjudzani przez polityków tak bardzo się wkręcają, że zaczynają zwyczajnie rzucać się sobie do gardeł. Dobra, to pierwsza część mojej wypowiedzi. No, trochę się rozgadałem. To ja pewną rzecz chciałbym... W ogóle witaj, Jurianie. Kilka rzeczy chciałbym powiedzieć, bo trudno nie przyznać ci racji. To w bardzo wielu sytuacjach to, co powiedziałeś przed chwilą, przepraszam, jest po prostu prawdziwe. Przepraszam, bo boję się, że zapomnę. Jeszcze tylko trzy zdania i kończę. Chciałem powiedzieć o jeszcze takim innym poziomie manipulacji. I to ważne, bo to działa na nas w zasadzie w każdym aspekcie życia. A chodzi mi dokładnie o wszelkie fejki, fake newsy, półprawdy, fotomontaże i reklamy, które też nas oszukują i zatruwają nasze umysły. Mała armia ludzi codziennie chodzi do pracy tylko po to, żeby nam bardziej lub mniej świadomym zmienić obraz rzeczywistości, namieszać w głowach. Abyśmy wierzyli, że nie wiem, jakaś tam partia X jest lepsza od partii Y, że cukier w jednym sklepie ma więcej w sobie cukru niż w innym, albo że nie wiem, że Bielsze już nie będzie, że już doszliśmy do maksimum. No. I to wszystko działa na naszą świadomość i podświadomość. I faktycznie działa. Wierzymy w to, bo przy dzisiejszej technice wszystko można zrobić w sposób niemal doskonały. Ludzie nawet nie wiedzą, kiedy są oszukiwani. No, w dobie internetu, kablówki, to wydaje się banalnie proste. Dam taki przykład. O, może pierwszy z brzegu. Wszystko, co powiedzieli prowadzący po moim felietonie, mimo że to było bardzo miłe i dziękuję im za to, nie było prawdą. Może dlatego, że nie powiedzieli jeszcze ani jednego zdania, bo felieton trwa nadal. Liczę na poczucie humoru prowadzących i także słuchaczy. Ten świat jest dziwniejszy, niż nam się wydaje. To teraz już oddaję głos. Dziękuję i pozdrawiam. Pojawia się to stwierdzenie, którego Jurian użyłeś, czyli ten świat jest chyba troszkę dziwniejszy, niż nam się to powszechnie mówi. Ach, jeszcze jedno. Czy jesteście pewni, że to, co za chwilę usłyszycie, nie zostało przeze mnie nagrane? Tak, Wiktorze. Teraz jesteśmy już naprawdę, proszę Państwa, teraz już nie jesteśmy z taśmy Juriana, prawda? Weź coś powiedz. Żeby... No, na początku tej audycji powiedziałem, że kiedyś w przyszłości to taki sęk Iwelius będzie podkręcał gałeczki i manipulował Żwikiewiczem oraz
tego, no a jakoś wychodzi z tego, że to już dzisiaj niejaki Julian pokręca pokrętłami i manipuluje nami. No nieźle, nieźle, nieźle. Zobacz, nieźle, nieźle. Blisko było od wczoraj do dzisiaj. No. A to sprawdźmy, czy Ivelios jest po drugiej stronie, bo teraz już nie wiadomo, co jest prawdą, co nieprawdą. Iweliosie, jesteś? Jestem, jestem. No proszę, czyli wszyscy w komplecie możemy ruszać. Ja przed felietonem Juriana tak się zawahałem, czy nie zacząć o pewnej rzeczy, ale rzeczywiście dobrze się stało, że poczekałem do czasu pofelietonowego. Przyznacie państwo, że zanim o tym powiem, to przyznacie państwo, że wszystkich nas Jurian nieźle wkręcił. A wnioski, o których mówił, o tym, czym się stała dzisiaj polityka, no cóż, moglibyśmy audycję przedłużyć mocno w noc uderzyć z tą audycją, bo rzeczywiście coś się porobiło takiego z tą polityką, że już nic mądrego nie powiem, bo wszyscy to państwo doskonale wiecie, co będę to rozwijał. Czy mówisz państwo, wszyscy najlepiej wiecie? Otóż nie wiecie. Nie wiecie na przykład jednej rzeczy i musimy się tutaj uderzyć, że tak naprawdę to jest to tak, że to Juliana nie ma. A myśmy go zmanipulowali. A to myśmy nie powiedzieli faktycznie. Że tak już Juliana nie ma. Że tak, tak, no od dłuższego czasu my manipulujemy waszą świadomością, piszemy teksty za autora, którego nie ma, który nie żyje w ogóle. Jest nawet takie podejrzenie, że to część tekstów Juriana w ABW to Wiktor pisze. Taka, a część to Żurkowski. No. Tak, no, też są takie teorie spiskowe na ten temat. No, zgadza się. Tak naprawdę to nie wiadomo, jak jest naprawdę. No właśnie. Ale zacząłem mówić jeszcze przed felietonem Juriana o tym i się zawahałem, bo w gruncie rzeczy ta powieść Tadeusza Markowskiego Mutanci, czyli prequel, czyli to, co się pokazało później, to jest po części przynajmniej również powieść o tym, jak manipuluje się rzeczywistością. Tam się też to dzieje. Walka polityczna, która jest pokazana w elitach władzy, jeszcze takiej władzy, którą my lepiej rozumiemy niż te walki, które się odbywały umrzeć, by nie zginąć. Tam to już jest rzeczywiście duży stopień abstrakcji. Natomiast w Mutantach to życie polityczne, ono jeszcze w jakiś sposób przypomina to, co nas otacza. Ale co ciekawe, Markowski pisząc swoją powieść na początku lat 80. pokazał sztukę manipulacji. Czyli świat polityki, zdaje się, jest nierozerwalnie z tą manipulacją powiązany. Bo to, co się dzieje na kartach powieści Mutanci, w jaki sposób toczy się walka o władzę, kto z kim zawiera sojusze i dlaczego je zawiera, i to są ludzie najczęściej, którzy się nienawidzą, ale mają wspólny cel, przynajmniej na jakiś czas. To, w jaki sposób mutanci, bohaterowie, jedni z bohaterów tej powieści, walczą o, no właściwie o przeżycie, o funkcjonowanie w społeczeństwie, a później o możliwość pożegnania się z tym społeczeństwem, no to to dokładnie wpisuje się w problematykę, o której mówił nam Jurian. O której bardzo często my dzisiaj też rozmawiamy, bo polityka, nie ukrywajmy, polityka stała się czymś, co porusza nas, czy tego chcemy, czy nie, i o czym wspominał Jurian w felietonie, że właściwie rozgrzewa wszystkich i czasami wbrew naszej woli gotowi jesteśmy rzucić się komuś do gardła, no bo powiedział coś, co nam się nie podoba. To znajdujemy w powieści Markowskiego. Tylko znowu, kiedy on to napisał? My wszyscy żyliśmy wtedy w czasach, gdzie panowała pszenno-buraczana komuna, której życie polityczne sprowadzało się do kolejnych zjazdów partii, plenów, wygłaszanych przemówień o wyższości socjalizmu. Żyliśmy również w czasie
marzeń, iluzji tego, że teraz jak wejdziemy w kapitalizm, to każdy będzie mógł się dorobić. Tak jest. Przedsiębiorstwo mógł założyć. Nie, ale to przecież masz rację, bo przecież był taki krótki etap w czasach tuż po PRL-owskich, że to wcale nie są dowcipy w tych wczesnych filmach, że które się pojawiały wówczas, że wystarczyło założyć spółkę, żeby być bogatym. Żadnego powiązania podówczas, przynajmniej niektórzy, no, może ci mniej wyedukowani, a nie widzieli pomiędzy tym, że nie widzieli powiązania pomiędzy tym, że żeby być bogatym, albo przynajmniej bogacić się, to nie wystarczy mieć spółkę, ale ta spółka w ogóle musi coś robić. Był taki czas, że myślano, no jak facet ma spółkę, to on jakby z samej istoty tego, że ma spółkę, jest bogaty, jest wszystko może i tak dalej. To był stan świadomości, dlatego no tu znowu chylę czoła przed autorem, przed Tadeuszem Markowskim, że on nam pokazał, myśmy tego tak naprawdę nie rozumieli, bo książka, tak jak powiedziałem, książka Mutanci pojawiła się w 1988 roku. Poza rekinami biznesu, poza ludźmi, którzy prowadzili firmy polonijne, kto to dzisiaj pamięta, co to były firmy polonijne, i tak dalej, to większość społeczeństwa była wyedukowana średnio. Jeszcze jak się pojawił kapitalizm, to potrafili różne rzeczy sprzedawać z łóżek polowych, nie wiem, książkami się świetnie handlowało wtedy, ale w gruncie rzeczy mechanizmów ekonomicznych, mechanizmów robienia biznesu, tak naprawdę niewiele osób znało te mechanizmy. Tak samo jak nie znali mechanizmów polityki. Przecież jak się dzisiaj spogląda na początki III Rzeczpospolitej, to jak nas elegancko politycy robili wtedy w konia. Jestem elegancki, powiem w konia, żeby nie powiedzieć, w wała po prostu. Nas skręcili z nas idiotów. Dzisiaj też się czasami wstydzę. Można jeszcze bardziej dobitnie takim słowem na H, ale podejrzewam, że nie chcesz go użyć. No to nie chcę go używać. Po prostu jak dzisiaj czasami przypominam sobie tamte czasy i wspominam stopień swojej naiwności. Jak przysłuchanie przemówienia w felietonie Juliana. Tak, słuchałeś. I oni gadali to samo. Dobrze tu Julian powiedział, dokładnie w ten sam sposób, tymi samymi frazami. To zresztą bardzo celnie w komentarzu na czacie Iwelios zauważył w takim kąśliwym komentarzu, że Radia Paranormalium słuchają też użytkownicy sejmowego Wi-Fi, więc nie zdziwię się, jeśli sobie właśnie spisują twoje słowa, to do Iweliosa, i jakoś dziwnym trafem się powtórzą podczas kampanii prezydenckiej. No tak, bo w gruncie rzeczy ja nie wiem, z czego Julian tak naprawdę czerpał, z różnych źródeł na pewno, ale bądźcie państwo obiektywni, to tak naprawdę od dziesiątków lat się nie zmienia. To jest te same frazy, one są miksowane na różne sposoby, ale w gruncie rzeczy, gdy ktoś spróbuje mi powiedzieć, że to tylko jedna strona używa takiego języka, a druga druga jest fajniejsza, bo używa mądrzejszego języka, możecie w to państwo oczywiście wierzyć. Proszę bardzo, i ja w to nie wierzę, już dawno przestałem. I tak jak powiedziałem, sam siebie traktuję sprzed kilkudziesięciu lat, 20 czy 30, traktuję jak radosnego idiotę czasami, jak sobie przypomnę, o czym myślałem, jakie refleksje przychodziły mi do głowy, kiedy słuchałem pierwszego, drugiego, piątego, entego, któregoś tam przemówienia, taką frazą właśnie, jak tu Julia zaprezentował. Nieważne, co myślałeś, nie tego, ale musiałeś być i ja również niezłym idiotą, skoro uważałeś, że to, co oni mówią, to jest w ogóle cokolwiek ważne. No ale właśnie o tym mówię. To ja by, mój stan świadomości na początku lat 90., a może nawet pod koniec lat jeszcze 90., nie będę się przyznawał, bo nie będę kręcił bicia na siebie, był taki, jak przed chwilą przedstawiłem. A tymczasem Tadeusza Markowskiego 10 lat wcześniej było stać na analizę tego, jak wygląda w gruncie rzeczy polityka, robienie polityki, no tak jak to robienie parówek troszeczkę,
On to pokazał, oczywiście, pokazał to w świecie, który się dzieje za ho-ho, a może i dalej, ale w gruncie rzeczy, jak te, tak jak powiedziałem, te starcia polityczne państwo prześledzicie, no to coś tam się człowiekowi w kieszeni otwiera, no bo to tak dokładnie wygląda. Politycy u Markowskiego, tamtejsi politycy, nie mają żadnej moralności, najmniejszej. Gotowi są stosować metodę łanową, jeśli chodzi o przeciwników, czyli kosić ich całymi łanami, bo to nie ma żadnego znaczenia z ich punktu widzenia. Liczy się to, żeby władzę zdobyć. Zawarcie sojuszu z kimś, kogo się nienawidzi, i to serdecznie, z głębokiego przekonania się go nienawidzi, jest jak najbardziej okej, jeśli służy temu, żeby jakiś cel osiągnąć, polityczny znowu. Wykończenie grupy elitarnych mutantów, no co ja już gadam po prostu, ale właśnie tych bohaterów powieści mutanci dla celów politycznych tak naprawdę jest jak najbardziej okej. No ale przypomnę ci z II wojny światowej, że zbombardowanie Nagasaki i Hiroshima było celem wyłącznie politycznym, nie militarnym, gdyż zbliżały się w Stanach wybory i, że tak powiem, zbyt dużo ofiar żołnierzy na froncie załatwiłoby głosy przeciwnie. No po prostu należało oszczędzić żołnierzy, nic poza tym. Właśnie. Stany Zjednoczone to jest takie miejsce, gdzie zawsze, znaczy demokracje to są w ogóle takie miejsca, gdzie zawsze są jakieś wybory. Jak no nie tak. Za rok, to za dwa, a jak nie za dwa, to za półtora. Nieważne, zawsze są jakieś... Niekoniecznie w Kalifornii, ale mogą być w Knesecie akurat wybory. Ale wtedy jeszcze Knesetu. Nie. Wtedy, kiedy bomba spadała, to nie było Knesetu. Ale później również tam rządzili. Natomiast... Wtedy Kneset był w Kalifornii. Być może, no tak, nic na ten temat mi nie wiem. No, ale ja jeszcze, żeby pokazać, jak daleko sięga propaganda, bo znowu nie chciałbym wchodzić w dyskusję, bo oczywiście można i taki punkt widzenia przyjąć, to podam jeszcze coś. Kolejnym uzasadnieniem zrzucenia bombki jednej i drugiej na Japonię było to, że gdyby Amerykanie jej nie zrzucili, to Rosjanie, ponieważ zakończyli wojnę w Europie, właśnie zaczęliby zajmować wyspy japońskie. No tak. I jedyne, że trzeba było je zająć wcześniej. No to Amerykanie zrobili, ponieważ zostali zrobieni w trąbę przez Rosjan w Europie, no to postanowili wyciągnąć wnioski z tej lekcji. I tak można dalej wyciąga, jakby albo się będziemy karmić argumentacją taką polityczną, która wtedy była wytaczana, dzisiaj też jest powtarzana, albo też będziemy patrzeć nieco chłodniej, bo to, co powiedział Wiktor, w gruncie rzeczy jest bardzo zbieżne z tym, o czym mówiłem, co ma miejsce w książce Mutanci, bo proszę Państwa, no można różne uzasadnienia, no, wojna to w ogóle, kiedyś powiedziałem o tym, że na wojnie nie chodzi o to, żeby ginąć za ojczyznę, tylko o to, żeby te skurwysyny z drugiej strony za nią ginęły za swoją. No tak, no to przyjmując taki punkt widzenia, to rzeczywiście Ameryka, wykończenie, odparowanie iluś tam tysięcy Japończyków było lepsze niż dać zastrzelić swoich. No tak, oczywiście, jak się przyjmuje taki punkt widzenia, to owszem tak, no ktoś powie, no żelazne reguły wojny i tak dalej, nie wchodźmy w tę dyskusję, bo to nie ten poziom w ogóle. Chodzi o to, że coś, jeśli macie Państwo dobrą pamięć i interesujecie się historią, a przerzucicie sobie kilka lat do przodu, no tak, do przodu, po tym, co się stało w 1945 roku, to zobaczcie, co się działo. Nowe rozdanie, nowy układ, oczywiście zły komunizm, który się musiał z dobrą Ameryką zetrzeć. Chyba nie te formaty w ogóle, nie takimi kategoriami dobra, zła należy operować. Możemy z kimś bardziej sympatyzować, z kimś mniej. Dlaczego ja to tak rozwijam? Mi się tak skojarzyło zupełnie na marginesie tego, że my bardzo często żyjemy zupełnie jak idioci i ewidentnie dajemy się wkręcać. Na przykład. Z czasów komuny, nie? SB. Straszna rzecz to była, nie? Straszna. Ale to samo SB w Stanach Zjednoczonych to było tacy chłopcy, oni dbają o pokój i w ogóle i demokrację. Demokrację, nie?
Notabene książki szpiegowskie przez Toma Clancy'ego, kiedyś rozmawialiśmy, bardzo dobrze się czyta. Po prostu Amerykanie umieli lepiej sprzedawać swoje służby. A tak samo jak najpierw pisarz, a później filmowcy potrafili sprzedać Brytyjczyka Jamesa Bonda i zrobić z niego bohatera, który walczy ze złym komunizmem, z chińskimi i rosyjskimi służbami specjalnymi. Potrafi. No, to byli nasi. Jak to mówi jeden z publicystów, świadczyli się na naszych i ich skurwysynów. Ktoś dzwoni. Ktoś dzwoni. No to tym razem Jurian, ale to ten już taki, no taki żywy, nie taśmowy. Witaj Jurian. Witam, witam, witam serdecznie słuchaczy, witam, witam panów prowadzących. Czy jakość połączenia jest na tyle dobra, że mnie słychać? Fantastyczna. Jak najbardziej. Dobra, super. Panowie, niestety nie udało mi się na czas przeczytać książek, które dzisiaj są omawiane, ale dokładnie kilka zdań tylko, jeżeli chodzi o... Powrót do tego, co przed chwilą poleciało z taśmy ode mnie. Może powiem w ten sposób. Ludzie, którzy mają na tyle dużo lat, że jednocześnie żyli w czasach komuny i żyją dzisiaj, mają taką, tak sądzę, umiejętność czytania między wierszami. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj prawdy w mediach nie ma. Należy ją syntetyzować własnym umysłem, jeżeli ktoś to potrafi zrobić. Dzisiaj media, czy to telewizja, gazety, są w jakiś sposób połączone przez powiązania polityczno-biznesowe i mam takie wrażenie, że dziś gazeta czy stacja telewizyjna, która miałaby podawać informacje całkowicie niezależne, nie byłaby w stanie przetrwać finansowo. Trzeba się postawić gdzieś tam w jakimś rejonie polityczno-biznesowym, żeby przetrwać. Ja pamiętam taką sytuację lata temu, dlatego że no nie mam 19 lat i kiedy doszło do awarii w Czernobylu, gdzieś tam w lokalnej mojej gazecie przeczytałem informację na czwartej stronie, taką krótką notatkę, pięć zdań, że w Czarnobylu w elektrowni atomowej doszło do awarii, nie ma żadnych ofiar i wszystko jest okej. I wtedy włosy mi się zjeżyły na głowie i pomyślałem sobie, o kurczę, to musi być jakaś straszna tragedia. I to jest ta umiejętność czytania między wierszami. To jedna rzecz. Druga, że dzisiaj mamy nowy internet. Internet różni się o tyle od mediów tych wcześniejszych typu telewizja, radio, gazety, tym, że w internecie informacje dostępne są non-stop. To są takie, jak na Księżycu, oceany, morza i jeziora i dla każdego one cały czas czekają na każdego, kto w nie wejdzie i ma ochotę się pochlupać. Jeżeli ktoś jest lewicowcem, prawicowcem, pedofilem, każdy znajdzie dla siebie akwen, w którym może się non-stop kąpać i nasycać się tym, czym już jest w zasadzie przesycony.
I myślę, że ludzie jeszcze nie znaleźli jakiejś obrony przed tym medium. Tak jak potrafiliśmy zrozumieć i opanować radio, telewizję, gazety, tak internet na dzisiaj jest jeszcze nieobcy znany dla nas i dlatego działa w jakiś tam mocny sposób. No, myślę, że sobie z tym poradzimy, ale to jeszcze musi potrwać. To w zasadzie to, co chciałem dodać do mojego felietonu, jeszcze tylko jedno zdanie. Piękne było odbicie piłeczki, bardzo się śmiałem, słuchając na żywo. No, ale żeby zakończyć, to powiem, że teraz dzwonię faktycznie, autentycznie i nie jest to w żaden sposób nagrane. Dziękuję. Zobacz, jak go poniosła ambicja. Musiał się wykazać, że nie jest... Oj, mamy chyba jakiś problem z połączeniem. Wiktora nam urwało i Marka, znając życie, również. Zawiesili nam się panowie. No to w takim razie ja tylko zostałem na antenie, tak? A muszę zobaczyć, czy czasem nie urwa, ale to nie jest u nas jakiś problem, tylko to chyba u Marka i... Powiedziałem wszystko, co miałem do powiedzenia. Może aż za dużo powiedziałeś i urwało z wrażenia. Nie, myślę, że nie. Panowie są odporni. Marku, panie Wiktorze, nie słyszymy was. Halo. Taśma się urwała. No, na forum czytam, Jurian, nawijaj. To nie jest takie proste. No, Marek nie odebrał wiadomości na Messengerze, także obawiam się, że chyba mają jakiś problem tam z połączeniem internetowym. Może spróbuję do nich zadzwonić na telefon. A ty w tym czasie możesz rzeczywiście ponawijać jeszcze trochę, jak najbardziej. O, odebrał. Piątek 13, jak ktoś napisał na forum. Może tak, połączę to, o czym mówiłem, z koronawirusem. Boję się, że wszelkie informacje, które otrzymujemy dotyczące sytuacji epidemiologicznej w kraju, są także filtrowane politycznie i filtrowane przez to, co się komu opłaca i co lepiej brzmi. Dostaję skrajnie różne informacje. Z jednej strony oglądając telewizję i panów, którzy występują na ekranie i są to rządzący, mówią, jak to jest wspaniale, jak to jesteśmy przygotowani, jak trzeba myć ręce i czego unikać. A z drugiej strony krążą w sieci informacje, trudno powiedzieć na ile prawdziwe, że sytuacja jest dramatyczna, że w szpitalach brakuje dla lekarzy, dla pielęgniarek maseczek, kombinezonów, strojów odpowiednich, które chroniłyby tych, którzy mają nam pomagać. To raz. Dwa. Mam dziwne wrażenie, że jest pewien problem z... Jak to określić, żeby nikogo nie urazić? Pewien problem z zachowaniem się hierarchii kościelnej i z ich decyzjami. Ja rozumiem wiara, religia, ale niedługo wszystko będzie zamknięte sztabami na kłódki,
wiele firm, wiele instytucji, a kościoły nadal będą otwarte, ludzie będą tam chodzić i będą się zarażać jeden od drugiego. Najgorsze jest to, że ci ludzie później wrócą do domu i będą zarażać rodziny. To jest jakaś taka, nie wiem, czarna dziura. Uważam, że jak wszyscy, to wszyscy powinniśmy zadbać razem o to, żeby nie było takich sytuacji, w których zostawiamy luki, które mogą doprowadzić do tego, że wszystko, co robimy, spełznie na niczym. Z tym wirusem nie ma żartów. Może spróbujmy teraz dać głos Markowi, Wiktorowi, bo tam jakieś klikanie już słyszałem. To jest dobry znak, Marku, panie Wiktorze. Jesteśmy. A piątek 13 wywaliło nas, a my tu taką piękną historię opowiadaliśmy, no to ją teraz opowiemy. Zaczęliśmy od tego, że... Chciałem tylko pożegnać. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia i przełączam się na odbiór. Cześć, pa. Cześć, do usłyszenia. Przypomnę tylko, że to był ten prawdziwy Jurian, nie staśmy jak najbardziej na żywo, a skoro mamy parę sekund tutaj przerwy, to przypomnę kontakty telefoniczne do Radia Paranormalium. Nasze numery telefonów to 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy 530-620-493, Skype radio.paranormalium.pl. No i cały czas także zbieramy komentarze z czatów, z Facebooka. Ja wszystko tutaj oczywiście Markowi i Wiktorowi na Messengerze pięknie i skrzętnie kopiuję i wysyłam. No to teraz mogę oddać wam głos. To ja teraz powiem, że zaczęliśmy od tego, że niezły mamy syntezator, prawda? Ten Jurian, pociągnęliśmy historię i teraz już nikt nie wie, czy Jurian jest, czy go nie ma. No, nieźli jesteśmy. A tak już poważnie, to Jurian wspomniał o Czernobylu. A ty mówiłeś o tym, Wiktorze, o czym ty mówiłeś? Mówiłeś o tym, że o tym świecie, o tym, o czym wspominał Jurian. Czy to się da w tej chwili jakoś wyprostować to, że nie potrafimy filtrować internetu i że właściwie podłączamy się pod to, co nam się podoba? Czy... Ja wysnułem, że ewolucja powinna zaakceptować przynajmniej społeczność, lepotę i głuchotę jako pozytywne cechy, przynajmniej jednostronną ślepotę i głuchotę. Niesłuchanie, niesłyszenie, niewidzenie. Tylko uważanie tego, co zawsze jest, że... Ja nie jestem takim optymistą, jakim optymistą jest Jurian, jakim ty jesteś. Bo ja uważam, że coś się bardzo zmieniło. Że internet spowodował, że zniknęły wszelkie hamulce. I ja nie jestem wcale pewien, czy jak one już zniknęły, to się pojawią kiedykolwiek. Tu przywołam historię z Czernobylem, którą przywoływał Jurian. Otóż ja o Czernobylu dowiedziałem się z BBC, z radia BBC, które nadawało do Polski w języku polskim. I tam wtedy usłyszałem, że coś się stało, że jakaś chmura nad Szwecję nadpłynęła, bo ona najpierw rzeczywiście pożeglowała w kierunku Szwecji, później wróciła nad Polskę. No i że jest coś dziwnego i tak dalej, ale to było zupełnie inne BBC niż to, z którym mamy do czynienia dzisiaj. Wtedy BBC trzymało standardy, na które dzisiaj się już tylko powołuje. No, obiektywna informacja, oddzielenie właśnie informacji od komentarza i tak dalej, to dzisiaj praktycznie nie funkcjonuje. Ani w mediach, popatrzmy na polskie media, pokażcie mi państwo którąś rozgłośnię, czy którąś stację telewizyjną, która konsekwentnie oddziela jedno od drugiego. Myślę, że będą mieli państwo duże kłopoty, obojętnie, bez względu na to, jakie macie państwo sympatie polityczne i czy uważacie, że Polska jest wspaniałym krajem, świetnie przygotowanym na epidemię, czy też jest na skraju upadku, to państwo jest na skraju upadku. Bez względu na to, jakie macie poglądy, to i tak będzie wam trudno wskazać obiektywne medium, które funkcjonuje.
Natomiast no, to jest pewne, dlaczego takie, dlaczego media te tradycyjne, bo telewizję już można zaliczyć do, jak, uznawać jako medium tradycyjne, dlaczego można zaliczyć, dlaczego można powiedzieć, że one się tak zmieniły? No zmieniły się właśnie między innymi pod wpływem internetu, który jest nieokiełznany. Julian o tym częściowo mówił, internet funduje nam, jakby istotą internetu jest w ogóle nadmiar informacji oraz fałszywość informacji, nieobiektywizm informacji, wpisywanie się, damy ci wszystko, o czym marzysz, tylko kliknij w nas. Jak w nas klikniesz, to znajdziesz to, od czego chcesz. I moim zdaniem to jest rzecz nie do opanowania. I tu ciekawa refleksja. W książce Tadeusza Markowskiego nie ma, bo pewno nie mogło być. I o ile mówiłem, że wiele jego przewidywań, wiele jego obserwacji się sprawdziło, to nie ma jednej rzeczy. Nie ma świata elektroniki, nie ma świata sieci. One oczywiście funkcjonują na innym poziomie, nie na poziomie społecznym. One funkcjonują, różnego rodzaju połączenia sieciowe, funkcjonują na takim poziomie użytkowym. Coś się załatwia dzięki sieciowaniu różnych miejsc. Natomiast nie funkcjonują w kategoriach społecznych. W związku z czym ten świat przedstawiony przez Tadeusza Markowskiego jest bardzo nowoczesny, ale jakby pozbawiony tego, co wiemy o tym świecie, czyli że on w bardzo poważnej części, ten współczesny świat składa się właśnie z tego życia w sieci, życia elektronicznego. Mamy co prawda coś w rodzaju wirtualnego świata rozrywki, umrzeć, by nie zginąć, ale jednak to nie jest to, co znamy. To tylko się do tego zbliża. Wiesz, ostatnio rozmawiałem z bardzo młodym człowiekiem, zresztą podkreślę, że bardzo inteligentnym. W trakcie naszej rozmowy wyszło coś na temat internetu i ja się strzeliłem taką uwagę, że no tak, mówiliśmy o jakimś fakcie, w którym można wierzyć albo nie wierzyć, który można sprawdzić w internecie, tylko ja zwróciłem uwagę, że nie wiadomo, czy ten fakt jest faktem i nie wiadomo, czy w ogóle można w ten fakt w jakikolwiek sposób wierzyć, bo na tym polega internet. Na co zobaczyłem dość zdziwiony wzrok tego młodego człowieka i promienny uśmiech na twarzy. No właśnie, ale to jest właśnie fajnie. No, być może tak, ale... Dla mnie to jest przerażające. Ale wiesz, co jest ciekawe i jakoś takie porównanie naszło mnie w tej chwili, bo z kolei świat przedstawiony przez Markowskiego nie jest manipulowany na poziomie elektronicznym, bo go nie ma po prostu, nie ma sieci funkcjonującej w kategoriach społecznych, ale on, ten świat, jest manipulowany przez mutantów właśnie, ponieważ ja wspominałem, oni mają władzę telepatyczną i potrafią tobie samemu wmówić, że myślisz co innego niż myślałeś. To zresztą Markowski pokazuje, jak oni sprawnie przyciągają ludzi na swoją stronę, jak nie dopuszczają do pewnych działań, ponieważ ingerują tak głęboko w świadomość, że ludzie zmieniają pewne spojrzenie. Czasami powstrzymują się przed tym, ale wiedzą, dlaczego się powstrzymują. Bo wiedzą, że jak już ten umysł zaingerujemy, to już nie będzie ten sam człowiek. Kiedy mu się pogrzebie w mózgu, pozmienia różne rzeczy, to już będzie ktoś inny. I czasami zależało im, głównym bohaterom, na tym, żeby mieć oryginał, a nie coś w rodzaju kopii, bo jak się już w tej główce pogrzebie, to mamy kopię, a nie oryginał. Wiesz, ale ja pamiętam takie czasy, zresztą zawsze tak chyba, Marku, było, że ja znam na przykład takie osoby zwykle płci odmiennej, które tak ingerowały w mój mózg, że ja je zaczynałem kochać po prostu. Czyli te rzeczy zawsze były. Ja nie chcę cię zbijać z tropu, ale no. To ty sam. Twoje
wydzieliny wewnętrzne, hormony i tak dalej, tak ingerowały w mózg, że to też jest rodzaj manipulacji. No dobrze, tak, ale, tak. Ale ja ci zwrócę uwagę, że zawsze również tak było, ale na poziomie dwóch stron, czyli dwóch osób, czyli jednostek, czyli indywidualności, ta rzecz jest dosyć bezpieczna. Natomiast jeśli to ma wymiar społeczny, to zaczyna być wiać grozą. Otóż zwróć uwagę, że na przykład w takim matriarchacie albo patriarchacie zawsze istniało coś takiego, że tak, w patriarchacie on tutaj rządzi, w matriarchacie ona rządzi, a poza tym istnieją intrygi i ta druga strona wie doskonale lepiej, kto tu naprawdę rządzi, nie? I jeśli to jest ustawione w takim jasno i prosto, tu mamy patriarchat, tu mamy matriarchat, wiadomo, że istnieje ten, kto rządzi, on naprawdę nie rządzi, bo rządzą intrygi, ale mamy przynajmniej ustawione, on ma wrażenie, jest cisza i pokój. Ale jeśli to jest to samo stosowane na skalę globalną wobec miliardów ludzi już, te same zachowania, ta sama manipulacja, nie? To jest groza, bo... Ja nie wiem, tutaj nie ma tej strefy buforowej między rodziną, między kobietą a mężczyzną, mogą te konflikty jakoś się amortyzują. Natomiast co amortyzuje ten konflikt, co będzie w przyszłości amortyzowało te konflikty społeczne, ja sobie czegoś takiego nie wyobrażam. To będzie groza kiedyś. Wiesz co, ciekawe, że o tym powiedziałeś. Ale bardzo się z tego cieszę, bo znowu tym wszystkim krytykującym powieść Markowskiego Umrzeć, by nie zginąć, że jest taka strzelanka, no ja powiem coś bardzo ciekawego. Otóż Markowski, mimo że opisuje strzelanie, że opisuje życie polityczne, manipulacje i tak dalej, jest też moim zdaniem dosyć dobrym obserwatorem pewnych procesów psychologicznych. No to wiem, to brzmi mętnie, to zaraz się postaram odwołać do konkretu. Otóż on pokazuje w swoich książkach, a szczególnie Umrzeć, by nie zginąć, pewną dziwną, użyję słowa relację, ale niechętnie, pewną relację pomiędzy parą mutantów. Nie wiemy, czy oni, no w pewnym momencie się już orientujemy, że oni się tak naprawdę darzą uczuciem. I to uczucie przełamuje bardzo wiele takich problemów, które mogłyby się pojawić, gdybyśmy cały świat ogarniali tylko i wyłącznie tak racjonalnie. Oni, pewno sami są zdziwieni ci bohaterowie, są takie momenty, że przy całej swojej racjonalności, przy działaniu bardzo sprawnym, takim nastawionym na cel, jednocześnie uwzględniają to, że mają kogoś, kogo kochają. To też jest wprowadzenie takiego dysonansu w tę narrację. Dałeś mi troszeczkę odpowiedź na moje pytanie, co amortyzuje albo co zamortyzuje. W związku między mężczyzną a kobietą to uczucie jest amortyzatorem, a w skali społecznej, co może być takim amortyzatorem, jak na razie zwykle to bywa tylko i wyłącznie lokalny, chwilowy gniew. Tak, no. Ale jeszcze jest ciekawiej, jeszcze się robi ciekawiej, bo to społeczeństwo żyjące w czarnych wieżach, ono właściwie nie zna uczucia. Mówię o tych, o tej niższych kastach, nie zna uczucia. Oni znają seks, znają bujne życie erotyczne, nawet wyuzdane życie erotyczne, ale uczucie to jest coś obcego. No, wyższe przyjaciół też to jest obca rzecz. Wyższe klasy w czarnych wieżach, a one już znają ten ból. Co więcej, jedna z bohaterek żyjących, będąca przywódczyni jednej z wież, jest głęboko zakochana w swoim wrogu. Byli kiedyś parą, później przestali tą parą być, ale ona dalej go kocha. Nie będę wchodził w szczegóły, bo nie będę psychologizował, ale ponieważ jesteśmy przy uczuciach, to gdzieś tam, zaraz za tym uczuciem, stoi coś jeszcze.
No bo o wielu rzeczach w książkach Tadeusza Markowskiego powiedzieliśmy, ale nie powiedzieliśmy o tym, co w latach 80. było niezwykłe. Dzisiaj już jest to chleb powszedni, bo jak ktoś czytał Greya albo jakieś inne książki, to już o tym świetnie wie, że w literaturze tego może być dużo albo nawet nadmiarowo. Ale w powieściach Tadeusza Markowskiego seksu jest dużo. Seksiął się i seksiął. To wtedy, w tej socjalistycznej przeszłości, nie było takie oczywiste. A tutaj, no wiecie państwo, jak powtarzam, jak ktoś już czytał Greya, to niczym go Tadeusz Markowski nie zaskoczy. Niemniej jednak to jest i to nie jest takie, znowu to nie brzmi tak, jak ja to często mówię o tym łupu cupu. Nie, to jest pokazane całkiem fajnie i ze smakiem. Nawet ta sfera pokazuje, że autor jest autorem doświadczonym i wiedzącym, o co w tym wszystkim chodzi, że nie o to łupu cupu, broń Boże, tylko o to, żeby pokazać, no znowu musi paść to słowo paskudne, relacje, ale właśnie pokazać uczucie, że ono jest gdzieś tam zakotwiczone. Bo moim zdaniem kolejna rzecz, która przemawia na plus tej książki, właśnie pewna, że to nie jest, że to nie są bohaterowie, którzy wąchają kwiatki i mówią, jak się bardzo kochają. To gdzieś tam pada, ale jest też bardzo dużo takiej realności, tego jak uczucie pomiędzy parą dorosłych ludzi wygląda. No, nie wiem, co ja tu jeszcze więcej będę mówił na ten temat. To przyznasz, w twoich książkach z tamtego czasu tak się nie seksią, jak tu u niego. No właśnie nie. To musiałbyś poczytać. No ja poczytałem, no może nie trafiłem na te opowiadania. Ja trafiłem, wiesz co, z tych opowiadań, które czytałem, to pamiętam gołego faceta na pustyni, jak krzyczy w niebo. Mnie interesowała bardziej droga do, a nie... No właśnie, no. Żeśmy doszli. No dobra, no niech ci będzie. Wiesz co, Wiktor, gdzieś tam się powoli zbliżamy do końca, jeszcze czas będzie na podsumowania, a tu jeszcze jeden felieton przed nami. O. Tomek Fons i jego spojrzenie na naszą rzeczywistość. Marku, prosimy. Różne odcienie szarości. Spokojnie, proszę państwa, nie będę dzisiaj mówił o, jak to się w polskim tłumaczeniu przyjęło, twarzach Greya, czyli właśnie odcieniach szarości. W ogóle dzisiaj wyjątkowo odejdę trochę zarówno od tematu audycji, jak i też poniekąd od literatury. A to z tego względu, że mieliśmy niedawno dosyć moim zdaniem istotną rocznicę. Mianowicie 8 marca roku 2009, i też była to niedziela, tak jak ostatnio, zmarło dwóch ludzi. Obaj związani ze środowiskiem medycznym, z leczeniem, z uzdrawianiem. Obaj na pewnym etapie swojego życia dosyć mocno wpłynęli na swoją dyscyplinę i obaj, wydaje mi się, byli kontrowersyjni. Zmarli też w podobny sposób od negatywnych skutków nałogów. Obaj mieli na pewnym etapie problem z alkoholem, ostatecznie jeden zmarł od alkoholizmu, drugi raczej od skutków palenia papierosów. Niemniej zgodzicie się państwo, że jest to pewne podobieństwo. Koniec końców jednak jeden z tych ludzi został zapamiętany jako bohater narodowy. Człowiek, no, najwyższych zalet, bohater znanego filmu, jednego z lepszych nowych polskich filmów. Drugi natomiast jako potwór narodowy, bestia, popadł ostatecznie w zapomnienie i niesławę. Jeden, ten lepszy bohater, to Zbigniew Religa. Drugi, potwór, Andrzej Samson. No i powiedzcie mi, drodzy państwo, czy naprawdę są to ludzie tak różni, tak skrajni od początku, czy też może diabeł tkwi w szczegółach, w jakichś drobiazgach, które na pewnym etapie sprawiły, że niestety Samson upadł, no a Religa pozostał na Panteonie. Co o tym decyduje, proszę państwa? Pewną podpowiedzią być może jest zdanie, które wyczytałem gdzieś w psychologicznym piśmie charaktery, że różnica pomiędzy geniuszem a wariatem, człowiekiem chorym psychicznie, polega na tym, że choć obaj myślą niestandardowo, to geniusz ma większą samokontrolę, jest w stanie ukierunkować tę swoją niestandardowość. Natomiast, no niestety, człowiek chory, potwór, no popada w niewolę swych emocji, uczuć. Jest to pewna wskazówka. No może też być tak, że na pewno kardiochirurgia wymaga więcej dyscypliny
o ile w przypadku psychoterapii pewna swoboda interpretacyjna jest większa, no trudno jednoznacznie oceniać, czy metoda działa, czy też może jest tylko jakimś tam życzeniowym myśleniem terapeuty, nie? To ocena skutków psychoterapii jest bardzo niejednoznaczna, natomiast w przypadku kardiochirurgii, no albo pacjent przeżyje, albo nie, tutaj nie ma miejsca na interpretacje dowolne. Zwracam Państwa uwagę na tych dwóch ludzi i na tę jakże symboliczną zbieżność dnia ich odejścia z tego Wespa dołu. Polecam Państwa refleksji. No i na koniec, cóż mogę więcej powiedzieć, gdzieś tam chodzi mi po głowie cytat z Jacka Kaczmarskiego z piosenki o pierwszej morskiej podróży do Australii, która kończy się takim sformułowaniem: łajdacki pomiot, łotrowskie nasienie, czerpiąc ze spiksza twoich dóbr wszelakich, choć tyle wiemy własnym doświadczeniem, w nas jest raj, piekło i do obu szlaki. To był Tomek Fons i jego felieton. Można się zadumać, prawda? No można. No zostawiamy Państwa z tym zadumaniem, bo wiecie Państwo, po takim felietonie, jak ten felieton Tomka, łatwo powiedzieć coś banalnego. No to postaramy się nie dać sobie okazji do tego. Ja postanowiłem na koniec zacytować kilka opinii, bo wiesz, my możemy być, przekazywać informacje w sposób jednak przekrzywiony. Żyliśmy w tamtych czasach, znamy autora, jesteśmy nieobiektywni po prostu. No i opowiadamy, że ci mutanci tacy fajni i że w ogóle te Umrzeć by nie zginąć to też niezła książka. No to postanowiłem podeprzeć się jednak opiniami ludzi, którzy nie są z nami związani, a których te książki zafascynowały. Na blogu Wojtka Sedeńki znalazłem kilka wypowiedzi, które ukazały się po tym, jak Wojtek wypuścił reedycję obu książek. U Rohana czytamy: ponieważ wywołałem tę sprawę, bardzo dziękuję za jej wyjaśnienie. Tu chodzi o sprawę ukazania. Ukazania się książek. W każdym razie trochę szkoda, że Tadeusz Markowski stracił pisarską formę. To jest komentarz do tego, że się nie ukazał trzeci tom, bo dwa pierwsze tomy to całkiem niezła fantastyka. Pisze to na podstawie wspomnienia, wrażeń sprzed ćwierćwiecza. Gdyby powstało wspomniane opowiadanie lub powieść, byłaby okazja do ponownej lektury, a miłośnicy cyklu byliby chociaż częściowo usatysfakcjonowani. Mickey McVie pisze z kolei: po ćwierćwieczu przeczytałem znów Mutantów, rewelacyjna książka. I mimo, że drugi raz to świetnie mi się ją czytało. Z nadzieją poszukiwałem Dzieci Hildora i twój artykuł to do Wojtka Sedeńki bardzo mnie zasmucił. Zasmuciło to, że ten trzeci tom nie powstał. Nie zgodzę się z poprzednikami, że po 25 latach już nie ma sensu pisać kontynuacji. Myślę, że to mogłoby być nawet ciekawym zdarzeniem literackim. Dalej można przeczytać u Craiga, to kolejny wpis na blogu Wojtka Sedeńki: szkoda tylko, że nie nakręcą filmu Umrzeć, by nie zginąć. Byłby to film wszechczasów. Akcja Dzieci Hildora miała toczyć się pomiędzy pierwszą a drugą częścią, czyli Mutanci, a Umrzeć, by nie zginąć. Rozwinąłbym powieścią o czwartą część, Powrót na Hildora, z technologią teleportacji i tak dalej. Czyli widzicie Państwo, ta książka do dzisiaj budzi emocje wśród czytelników. Zgodzę się, że pewno są to czytelnicy 40+, ale jednak to jest książka, która gdzieś tam piętno odcisnęła te kolejne, powiedzmy, i Mutanci, i Umrzeć, by nie zginąć. Także no, myślę, że tu w jakiś sposób, chociaż i tak powiem, że ta historia, o której wspomniałem, że sam to czytałem, więc to nie jest zmyślona rzecz, gdzie ktoś pisze, że nie tylko ma na półce, ale czytał tę trzecią część, to jest jakby przyczynek do tego, o czym mówiliśmy przed chwilką dosłownie, kiedy mówiliśmy o manipulacjach internetu.
bo natychmiast odpowiedzią na to, że na tą deklarację, że ktoś czytał i ma, było błaganie, żeby chociaż dał na ksero odbite, że on zapłaci za to, jak za zboże ten ktoś, byle tylko móc przeczytać tę trzecią część. To pokazuje, że ludzie czytający to jest dziwny taki narodek chyba, który za pewne rzeczy da się pokroić, poćwiartować wręcz. Co ty na to? No tak myślę, ale wiesz, ja bym uważam, że bardzo podobnie jest z tą książką, jak z książkami ostatniego naszego komentowanego pisarza, czyli z panem Samochodzikiem. Wystarczy podrzucić te książki takim 10-14-latkom i tak dalej, żeby czytali to naprawdę z wypiekami na twarzy, bo te książki i również Tadeusza Markowskiego, chociaż jest dla starszych, może dla bardziej do tego, natomiast one dość jasno, czytelnie stawiają sprawy. Nie są takie zakluczone współczesną sztuką, że tak powiem. Tak, no ale wiesz, no, żeby być tak do końca uczciwym, to my wcale nie twierdzimy, przez całą dzisiejszą audycję nie twierdziliśmy, że to są arcydzieła polskiej literatury. To jest po prostu dobry obraz tego, jak można było pisać w latach 80., na początku lat 80. I to jest zdecydowana opozycja do książki, która dzisiaj tu już jej tytuł padał, czyli do tych Neuronów zbrodni. To jest niebo a ziemia. Tadeusz Markowski ze swoimi książkami to jest naprawdę, pokazuje, że ta fantastyka na początku lat 80., fantastyka naukowa w Polsce miała ogromny potencjał. Gdyby Tadeusz Markowski poszedł tą drogą, gdyby się nie pojawił ten czas, bo ja przypomnę, druga część, czyli Mutanci, ukazali się w 88 roku, w 89 powtórzenie Umrzeć, by nie zginąć, a potem była zapaść. Wiele lat, Marku, bez polskiej fantastyki. Ale Marku, wtedy nie było sensu w ogóle. Tak, pisać. Ale no, no o tym mówię. Tadeusz Markowski, jak wielu pisarzy w tamtym czasie, miał po prostu pecha. Napisał świetną książkę, ludzie ją przeczytali, a potem wydawcy podziękowali polskim autorom. Podziękowali Żwikiewiczowi, podziękowali Markowskiemu, podziękowali wielu, wielu innym, a Peteckiemu, wszystkim podziękowali. Nie tylko wydawcy, ale przede wszystkim kasa podziękowała. Nie, ale to się wiąże. No nie, bo wydawcy byli ewentualnie chętni, jakbyś im jeszcze może, no nie zapłacił, ale dał to za darmo. Za darmo. Może, jeszcze może, zmienił tak. Nazwisko tak. Ze Żwikiewicza na powiedzmy, no nie wiem, jakby było. Bo Jamesa Brunera. James Brunner no. Albo James Żwikor. No. To by ewentualnie mogło pójść. I to trwało, proszę państwa, przez 10 lat. To był taki... przez 10 lat. Tak jakby przetrącenie kręgosłupa. To gdyby Tadeusz Markowski postanowił żyć z tego pisania, to byśmy, nie wiem, dzisiaj słyszeli o pewnym zagłodzonym pisarzu. Na szczęście poszedł zupełnie w inną stronę, zajął się też wydawaniem, szeroko pojętym wydawaniem książek i nie tylko książek. No, to była jakaś droga, ale... Pewno dzięki temu zbiegowi okoliczności nie, dzięki temu faktowi, że tak się zrobiło z polskim rynkiem wydawniczym, gdzieś tam to straciliśmy, no straciliśmy kolejnego pisarza, ale coś zostało jednak. No i to tyle, nic mądrzejszego już dzisiaj pewnie nie wymyślimy na ten temat. Natomiast rzeczywiście trzeba zwracać uwagę na książki, które dalej są dość ważne, które były ważne i są ważne, a takich książek wtedy było to. A podsumowując, to my bardzo chętnie podejmiemy, nawet przy okazji jakiejś innej audycji, podejmiemy polemikę, ale żeby z nami polemizować, to zróbcie państwo nam tę grzeczność i przeczytajcie po prostu książki Markowskiego, czy to Mutantów, czy Umrzeć, by nie zginąć, a wtedy my bardzo chętnie zetrzemy swoje poglądy z waszymi, jeśli się na przykład wam te książki nie będą podobać. Albo też popijemy sobie z dzióbków i pozachwycamy się wspólnie, jeśli te książki wam się spodobają. W każdym razie warto spróbować, naprawdę warto spróbować. I tym optymistycznym akcentem dzisiejszą audycję kończymy. Oczywiście muszę teraz powiedzieć, o czym będzie audycja następna.
I tu Wiktor uśmiecha się, bo a następna audycja będzie znowu o dobrym znajomym. Wiktora. No ja kiedyś miałem tylko znajomych i znałem tak, wszystkich. No ale ja się cieszę z jednej sprawy, że no, trudno mówić, że to też mój dobry znajomy. W każdym razie mam zaszczyt znać. Mam zaszczyt znać i tyle mi wystarczy. O więcej nie mogę, nie, o czymś więcej trudno mi nawet marzyć, ale już przejdźmy do meritum. W następnej audycji porozmawiamy o książce Lecha Jęczmyka. Tego znacie Państwo, bo już o nim nieraz mówiliśmy, jako świetnego tłumacza, człowieka, który naprawdę sporo zachodniej literatury nam przybliżył, a i był takim dobrym duchem wydawnictwa Czytelnik i uruchomił tam serię z kosmonautą, i której się ukazały naprawdę świetne książki. Ale tym razem nie będziemy mówili o książce żadnej SF. Mówimy o takiej książce, która jest rodzajem spowiedzi życia. Opowieści o swoim życiu. Lech Jęczmyk wydał książkę Światło i dźwięk. Moje życie na różnych planetach. Prawda, że trochę fantastycznie brzmi? Co więcej, ja Państwu tylko króciutki fragment początku tej książki przeczytam. Kiedy oglądam się wstecz, bo gdzie jeszcze można się obejrzeć, na minione życie, przypomina mi się powieść Gniazdo Światów Marka Huberata. Jej bohater spędza 5 etapów życia w 5 różnych krainach. Tak odmiennych, że mogłyby być różnymi planetami. Myślę, że Huberat, który pod prawdziwym nazwiskiem jest uczonym, ścisłowcem, mógłby się zainspirować życiem owadów lub na przykład robaków z rzędu tasiemców. Taki bruzdogłowiec szeroki żyje i w wodzie, i w ciele kilku zwierząt po kolei, przy czym kolejność ta jest ściśle określona. Czym jest Odyseja w porównaniu z przygodami bruzdogłowca, a na dodatek w jego przypadku określenie bogate życie wewnętrzne nabiera nowego znaczenia. I przez to porównanie właśnie bohater tej książki, wspominający Lech Jęczmyk, pokazuje swoje życie na tych różnych planetach, w różnych krainach, od krainy przedwojennej, poprzez czas wojny, później czas siermiężnego i groźnego stalinizmu i tak dalej, i tak dalej. Książka jest napisana przepięknym językiem i jest tak pełna spostrzeżeń rozmaitych o tym, co dobrze znamy, ale w oczach Lecha Jęczmyka to nabiera zupełnie innego wymiaru. Myślę, że to będzie ciekawa podróż z Lechem Jęczmykiem na te planety, które przez jakiś czas zasiedlał. Ja na zakończenie powiem, że pociągnę tą pałeczkę, którą Marek tutaj rzucił, że dobrze, że znacie Leszka Jęczmyka z tłumaczeń, z książek, które wydał, bo przetłumaczył piekielnie dużo, a ja może jeszcze dodam. I dobrze, że go nie znacie jako karateki. Tak jest. Bo on nawet zawodniczo, karateki nie, on chyba judo. Aikido. Tak? No, w każdym bądź razie, myślę, że to będzie ciekawa audycja. Strasznie. Bo jego spojrzenie na naszą rzeczywistość to jest po prostu... Nie widzieliście, znaczy wiecie, zapewne obserwując ten świat, wiecie Państwo o tym świecie sporo. Sporo wiecie o stalinizmie, sporo wiecie o socjalizmie, o PRL-u, ale tak, jak patrzy na te planety Jęczmyk, to chyba jeszcze nie patrzyliście. I cóż, dziękujemy Państwu za dzisiejszą audycję. Było pięknie, chociaż nas zerwało raz, ale piątek 13 wiadomo, tak musi być, tradycji stało się zadość, ale dzięki temu Jurian mógł troszeczkę więcej o swoim poglądzie na politykę i w ogóle na rzeczywistość poopowiadać, za co bardzo dziękujemy. Zapraszamy na audycję za 2 tygodnie. To audycja o książce Światło i dźwięk, Moje życie na innych planetach, na różnych planetach, Lecha Jęczmyka. Za tydzień mamy nadzieję, że epidemia nie przeszkodzi w kolejnym odcinku ABW.
To nie przeszkodzi, bo nawet w razie jakichś problemów mogę was przecież wszystkich połączyć telefonicznie. Jest możliwość zrobienia rozmowy telefonicznej grupowej z trzema numerami na przykład. Ale znam prostsze rozwiązanie. Przecież spokojnie Julian może nas zmanipulować. A, to byłoby ciekawe. W każdym razie jeszcze raz wszystkim dziękujemy. Zapraszamy na kolejne audycje. Wszystkim, którzy czytają, samych świetnych lektur. Myślę, że w najbliższym czasie będzie ku temu więcej okazji. No w końcu mamy siedzieć w domach. A tym, którzy piszą, no to weny, nieustającej weny. Dobranoc Państwu. Mówi te słowa do Państwa jak zawsze gospodarze, bibliotekarium Marek Żelkowski, Wiktor Żwikiewicz, audycję jak zawsze od strony technicznej obsługiwał Marek Sienkiewelius. Zanim się pożegnamy, taka nowinka, właściwie niespodzianka dla słuchaczy, którzy mają konto na Facebooku. Otóż dzisiaj w pewnej dużej stacji radiowej, podobno informacyjnej, wysłuchałem kolejnej z tysiąca audycji poświęconych koronawirusowi oraz temu, jak się przed nimi chronić. Jeden z gości do sugestii pod tytułem "Zostań w domu i nie wychodź, jeśli nie musisz", dodał coś od siebie. Zrób coś, co lubisz, a na co nie miałeś do tej pory czasu. Na przykład przeczytaj od deski do deski swoje ulubione czasopismo. I to mnie zainspirowało do stworzenia kilku nakładek na zdjęcia profilowe dla tych z Państwa, którzy mają konta na Facebooku. Nakładki m.in. z Radiem Paranormalium, z Nieznanym Światem. Jest też nakładka dedykowana Bibliotekarium, blog Biuro Duchów. Coś tam jeszcze popełniłem nakładki dla czytelników blogów Damiana Treli i Arkadiusza Miazgi. Jak taka nakładka się prezentuje? Otóż to jest taki dodatek z logo danego bloga czy serwisu i z napisem "Zostań w domu i posłuchaj", "Zostań w domu i poczytaj". Nakładkę można sobie dodać, aktualizując zdjęcie profilowe. Podczas aktualizowania przechodzimy wówczas do karty "Dodaj nakładkę" i w wyszukiwarce wpisujemy interesującą nas nazwę, np. Nieznany Świat, Bibliotekarium, Radio Paranormalium, i potem wystarczy tylko wybrać interesującą nas nakładkę i zatwierdzić. Także miłej zabawy z nakładkami, trochę ich naprodukowałem, myślę, że wielu z Państwa bardzo się one przydadzą, bardzo Was one ucieszą. Taki, można powiedzieć, też wyraz takiego przywiązania do Nieznanego Świata, czy do Radia Paranormalium, czy też do audycji i do serwisu bibliotekarium.pl. I to tyle, jeżeli chodzi o takie moje facebookowe nowinki dla Państwa. Tak jak mówił Marek Żelkowski, miejmy nadzieję, że za tydzień normalnie się usłyszymy w ABW. Nawet gdyby się nie dało połączyć przez Hangouta z jakichś powodów, to połączymy się telefonicznie. Jakiś na pewno sposób wymyślimy, żeby ewentualne problemy okołowirusowe przezwyciężyć. A na razie dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia w kolejnych audycjach na antenie Radia Paranormalium w ABW już za tydzień, no i oczywiście w tym normalnym bibliotekarium już za dwa tygodnie. Tak, czekam na to nienormalne bibliotekarium i chyba się nie doczekam. Doczekasz się, tylko to wymaga pewnych przygotowań. Tak już czekam któryś miesiąc. No bo to są bardzo poważne przygotowania. Dobrej nocy wszystkim. Dobrej nocy. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl